Ja bym chciała wszystkich tutaj powitać. Przede wszystkim rolników z powiatu chrzczeńskiego i tu z powiatu stargardzkiego, z powiatu wałeckiego, dobrze mówię, panie Mirku? Czy Mirek, tak? I przede wszystkim... No właśnie, dokładnie, przepraszam pani Lodziu, mówię kopę lat. Tak, tutaj Drawsko. Jeżeli kogoś ominęłem, no trudno, to emocje są troszeczkę. I tak jeszcze jedzie parę osób, więc nie ma sensu czekać na chwilę, będą przynajmniej w trakcie. Przede wszystkim no, chciałbym powitać pana gospodarza, pana burmistrza Andrzeja Chmielewskiego. Tutaj, no właśnie, brawa panowie. No. Chciałem powiedzieć, że tutaj pan Andrzej zadziałał i tutaj mamy też delegatów samorządu, załóżmy od lewej strony, z Kalisza Pomorskiego, pan Garbacz. Tutaj pan, dzień dobry, pan Wiesław Łoński. Tutaj pan Spełczyc, burmistrz, pan... Mirosław Kluk. O, Mirosław Kluk, przepraszam bardzo, nie wszystkich mu kojarzę. I Skręcina tutaj jest pan właśnie. Tak. Jak już jesteśmy przy samorządach, to radnych powiatowych. A i tu państwo. Właśnie, o. Bardzo bym chciał też, ale to mamo, wiem, zaproszonych gości potem będę, tak? Dziękuję za przybycie, ale to zaraz państwa przywitam. Jak jesteśmy przy samorządach, to panią radną tutaj powiatową moją mamę, pana Janka Kuźmickiego i sołtysa. Także więc i tutaj, radnych gminy widzę dwóch tylko, nie wiem czemu tak mało, pan Buchajczyk i pan Wiśniowski. I tutaj również samą śmietankę zostawiłem na końcu, więc tutaj z prawej strony przewodniczący Solidarności i też prezydium Solidarności RI Zachodniopomorskiego, pan Stanisław Barna. Także no brawa panowie, no tutaj no i oczywiście druga perełka naszego województwa, pan sam prezes Izb Rolniczych, pan Andrzej Karbowy. Także więc tutaj ma też mieszkanie z powiatu. No i tutaj teraz już na koniec państwo właśnie z ODR-u. Bardzo dziękuję za przebycie, chociaż żeście nie potwierdzali, ale bardzo cieszy mnie to, bo pan Kłos powiedział, że będziecie. I teraz jeszcze państwo z Armiru, ale no chyba jadą tym samym pociągiem, co pan poseł, więc nie wiem. Także więc to tyle. No słuchajcie, chciałbym tutaj powitać rolników z Drawna, rolników z Choszna, tak jak już to wcześniej wspomniałem. Po co my się tutaj spotykamy? Słuchajcie, inicjatywa wyszła moja, organizatorem praktycznie jesteśmy my wszyscy, ponieważ poseł stwierdził, że oni tam w tej Warszawie niewiele wiedzą, bo tutaj jest taka zasada, że dużo nam dali, tak, dużo nam dają jako rolnikom, te 2600, co ostatnio dostaliśmy, twierdzą, że to już jest bardzo dużo. No i pan poseł twierdzi, że oni tak naprawdę nie widzą problemu, czemu my w ogóle protestujemy, dlaczego my wychodzimy na te drogi, dlaczego my w sposób takim ubliżamy troszeczkę, tak, tego życia, bo oni by chcieli mieć te życie poselskie trochę spokojniejsze. Niestety tak nie jest, bo my jako rolnicy, jak dobrze państwo wiecie, od jakiegoś czasu borykamy się z pewnymi problemami. Te problemy leżą troszeczkę nie po stronie naszej, bo my produkujemy jak tylko możemy, czyli staramy się to robić jak najlepiej, jak najzdrowiej. No niestety wojna na Ukrainie troszeczkę nam pomieszała, zresztą jeszcze wcześniej, przed wojną, ceny nawozów, tak, płody rolne i w sumie pozbierało się tego troszeczkę. Więc mam nadzieję, że jeszcze jak posła nie ma, chciałbym, żebyście dali mu trochę w kość, ze względu na to, że on potrzebuje konkretów, tak. I tutaj merytorycznie oczywiście, żeby on poczuł tą. A państwa z Baszkowic zaprosiłem ze względu na to, ponieważ zbliża się teraz kampania dopłat. Już mamy niedługo i chcielibyśmy usłyszeć, czy ODR-y są już przygotowane. Też chciałbym zapytać, czy ARMIR jest przygotowany. Wiem troszeczkę z innych źródeł, osoba, która pracuje w ODR-ze, nie chciała się wypowiadać niestety. O! Dzień dobry, Agencja Restrukturyzacji, witamy.
doszły mi słuchy, że są szkoleni rolnicy, tak jak Stachu miałeś na Reczu, tak? Miał na Reczu i porono są szkolenia z projektu, a nie to, co ma być. Więc, a wy państwo będziecie się dopiero szkolić pod... Znaczy państwo szczeble niżej będą się szkolić dopiero pod koniec marca. Także więc chciałbym, żebyśmy to wyjaśnili, czy jesteśmy na to gotowi. No w sumie z tym wstępu chyba nie zamudziłem. Myślałem, że poseł będzie na wstępie, to mu trochę powiem, ale to poczekamy na niego. Także więc teraz tak, panie gospodarzu. Proszę bardzo. No na pewno przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z panią Małgosią i stwierdziliśmy, że lepiej w takich warunkach usiąść i porozmawiać, niż tam, gdybyście mieli stać na dworze, gdzie deszcz pada i mokniecie. Więc dlatego w związku z tym, że jest to spotkanie z posłem, to i organizacja spotkania jest to wynajęcie sali bezpłatnej i w związku z tym, że tutaj Łukasz był inicjatorem, to dlatego w Drawnie. Pan burmistrz Kluk mówi, że ładna sala, więc myślę, że w dobrych warunkach tutaj usiądziemy i będziemy rozmawiać o wszystkim, co nas dotyczy. Ja tylko cieszę się, że na zaproszenie, które przekazałem w sumie od rolników, od Solidarności, rolników indywidualnych, przyjechaliście przede wszystkim rolnicy, ale i moi koledzy, burmistrzowie, wójtowie, czy reprezentanci wójtów, ponieważ dla nas jest to też ważna sprawa, żeby wyjaśniać sprawy, które dotyczą rolnictwa, bo oczywiście rolnictwo, tak jak w naszej gminie, oprócz turystyki, to główna gałąź gospodarki. I to jest prawda i tego się nie zmieni. Bardzo duże wpływy z podatków rolnych, więc chcemy, żeby nie było zachwiań, bo później to oczywiście oddziaływuje również na gminę, na to, co my możemy zrobić w sumie dla was czy dla wszystkich mieszkańców. To tyle w ramach takiego przywitania i bądźcie przekonani, że tutaj wójtowie, burmistrzowie są z wami i trzymają tutaj kciuki za to, żeby ewentualnie móc rozwiązać chociażby ten problem związany z obniżeniem tych cen na zboża, związany z przepływem czy pozostawaniem tutaj tego zboża. Ja daleki jestem od tego, żeby krytykować Ukraińców, bo oni walczą o życie, ale na pewno przyczyniają się do tego, że to zboże zostaje i pośrednicy również, i Polacy, więc wy na pewno lepiej znacie ten temat ode mnie, nie będę go zgłębiał bardziej, ale tak tylko tytułem nakreślenia, że też nam zależy na tym, żeby rozwiązywać problemy. Mam nadzieję, że właśnie takie pytania, które padną od was w kierunku posła, czy powiedzmy tutaj agencji, czy DR-u, no może razem jakieś wnioski pójdą do Warszawy, może się dowiedzą o tym, jakie problemy tutaj. Dobrze, dziękuję. A zawsze możecie liczyć na to, że i spotykać się tutaj, bo jesteśmy otwarci. Że ja? Witamy pana posła. Pan poseł Czesław Hoc, poseł Rzeczpospolitej Polski. Witam wszystkich serdecznie, Łukasza, który jest tutaj inicjatorem, i chyba Stasiu, tak? I Andrzej. Wszystkich widzicie z imienia, nazwiska znam, ale ja mówię o Andrzeju, szefie tutaj Zachodniej Pomorskiej Izby Rolniczej. Andrzejka znam, Wiesia znam, Mirka znam, a tutaj już rolnicy są chyba wszyscy. Zatem wszystkich burmistrzów znam, także bardzo mi... Ale gdzie? Ale nie, aż tu, ale nie stąd. A to w Tuczni właśnie, no to Tuczno to nie tutaj, dlatego tak sobie pomyślałem, że Tuczno, ależ w Choszni aż? Ale mówię na
No, to fajnie, to dzięki serdeczne. Także rzeczywiście, ja myślę, że tak, zrobimy taką konwencję, że ja oczywiście będę do dyspozycji państwa, wziąłem sobie notes, wszystko zapiszę sobie również, dlatego że tak czy siak będę na pewno musiał jeszcze rozmawiać u góry, tak, i nie tylko być może tutaj na szczeblu województwa wojewódzkim, czy też krajowym, ale też na szczeblu centralnym, bo ja nie wiem, czy ktoś jest z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O, widzę. Tak. Kto jest, Michał, tak? Kto jest z Agencji Ośrodka Doradztwa Rolniczego? Państwo jesteście, tak? A z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ktoś jest? Nie ma. Czyli jest ODR i jest ARiMR, tak? I teraz i ODR, i ten. No to właśnie dobrze. No i oczywiście Zachodniopomorska Izba Rolnicza, bo widzę, Andrzej Karbowy jest szef. Kto jeszcze? Pani jeszcze, członek zarządu, no Andrzeje, Buchajczykowie, wszyscy są i widzę, i Bałgosia, i Bogdan, i rolnicy wszyscy są. Zresztą byli też u mnie przed chwilą też rolnicy i Izba Rolnicza. Także proszę Państwa, ja często bywam, mówię, tutaj Stasiu Barna powie, że byliśmy już niejednokrotnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie mam cały czas kontakt też z wiceministrami, czy też z ministrem, z panem premierem Henrykiem Kowalczykiem. Wiem, jakie są, kiedyś były te pewne punkty zasadnicze, jakie są teraz problemy. No oczywiście ja mogę mówić, co ja wiem, ale myślę, że powiecie państwo wy, ja to pokornie wysłucham. Wiem, że będą troszeczkę na pewno złośliwe, na pewno będą komentarze. Ja to wszystko jakby biorę na klatę. W razie czegoś, jednocześnie obiecuję solennie, że wszystkie te kwestie, które będziecie tutaj poruszać, nawet te kwestie, nie, bo będę widział więcej, nawet te kwestie bardzo może nawet bolesne dla nas, dla jako przedstawicieli może no nie tyle władzy, co władzy ustawodawczej. Ja to wszystko biorę, wszystko zapiszę i szczerze mówiąc, zresztą prawdopodobnie wszystkie kwestie wiem, bo mogę powiedzieć, no wiadomo, że teraz pierwsza kwestia najważniejsza to niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy. No i oczywiście zdaję sobie sprawę też, że niektórzy rolnicy wpadliście w taką, ja to nazywam w podwójną, taką traumatyczną, perfidną pułapkę, bo jedni kupili te nawozy po wysokiej cenie, one staniały teraz, a więc już jest no niekorzystne zjawisko i z drugiej strony nie sprzedali zboża wtedy, kiedy mogli sprzedać po wyższej nawet cenie, a teraz nie mogą sprzedać albo sprzedają po niższej cenie. To jest podwójna jakby pułapka taka praktycznie spowodowana przez nich, nie przez no, okoliczności pewne. Zdaję sobie sprawę, że to jest no, bolesne bardzo i bardzo niekorzystne, bo jeszcze raz powtarzam, jeśli ktoś zapłacił za tonę nawozu no, bardzo drogo i potem nagle to staniało, każdy myślał, że może podrożeją jeszcze bardziej, a one staniały. I jeśli ktoś nie sprzedał, załóżmy pszenicę, wiem wtedy jak byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, była pszenica po 1550, to na teraz załóżmy 1200 czy 1300, no to wiadomo, że no, to jest dramat, tak? No, ktoś nie dość, że jeszcze magazynuje, nie dość, że jeszcze no, musi płacić za magazynowanie, to jeszcze nie może sprzedać albo jak sprzedać za tanio. To i jeszcze dowiaduje się, że niekontrolowany napływ jest zboża z Ukrainy. No to rzeczywiście człowiekowej no, nerwy puszczają i szczerze mówiąc rzeczywiście ma, no, ma obowiązek wręcz krzyczeć, wręcz domagać się pewnej no, takiej sprawiedliwości, tak? Pewnej sprawiedliwości, tym bardziej, że jeśli ktoś załapał się kolokwialnie rzecz ujmując na to, no to jeszcze jakoś wygrał, tak? Czyli jeśli nie kupował nawozu po drogiej cenie i sprzedał te, no to jeszcze jakoś wyszedł na swoje jakby, no czy nie na swoje, ale wyszedł już lepiej. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Tak samo zdaję sobie sprawę, że no, miały być kredyty miały być preferencyjne, 2%, okazuje się, że 12% banki żądają. No więc to też kwestia, no to miał być rolniczy handel detaliczny, miał być no, przyjazny bardzo, super i tak dalej, no nie zawsze to się zgadza. Już nie mówię o ekosystemach, bo ekosystemy to te wszystko rolnictwo węglowe i te dobrostan zwierząt, to już myślę na później, tak? Ale no, kwestia teraz tych nawozów, no, kwestia no, pewnych no, działań, no tych kryteriach, no ja też dowiaduję się teraz nawet ODR tu jest, ale ODR tutaj akurat nie będzie miał takiej no, stanowczej decyzji, najwyżej będziemy doradzać, bo wiem, zaczyna być tak, że mogę tak powiedzieć,
Na początku, jeśli w 2015 roku objęliśmy władzę, to oczywiście od razu był taka ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. I co zrobiliśmy? Najpierw zrobiliśmy fakt, że zablokowaliśmy skandaliczny wykup polskiej ziemi. Pamiętacie, tak? Przecież jak byliśmy jeszcze w opozycji, to jak ja przyjechałem na przykład nawet nie do swojego regionu, bo ja pochodzę z Chojny, pojechałem, no to praktycznie wieczorem przyszli do mnie rolnicy, powiedzieli, że panie pośle, jak dojdziecie do władzy, to pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to no, ten skandaliczny, no, barbarzyński wykup ziemi przez słupy, przez kapitał zagraniczny. To zrobiliśmy, tak? Bo gdybyśmy tego nie zrobili, to kto wie, czy byśmy teraz w ogóle mieli czym dzielić tę ziemię, bo byśmy pracowali praktycznie u jakiegoś Bauera i kogoś innego, tak? Druga sprawa, pamiętacie, że zrobiliśmy też, że no, zmniejszyliśmy masz wiek emerytalny, tak? Pamiętajcie, że rolniczki o 12 lat zostały podwyższone wiek emerytalny, obniżyliśmy wiek emerytalny. Trzecia sprawa, co sobie teraz weszła, chociaż wcale to nie oznacza, że niektórzy za bardzo nie są tacy szczęśliwi, ale zrobiliśmy w ten sposób, że można przechodzić na emeryturę, nie zdając swojego gospodarstwa. No to przecież o to walczyli przecież cały czas emeryci rolnicy, bo byli dyskryminowani wobec innych zawodów, tak? I jednocześnie zrównaliśmy ZUS-y z KRUS-em, jeśli chodzi o waloryzację i najniższą emeryturę. No więc to są osiągnięcia, tak? To są niezaprzeczalne osiągnięcia, ale jednocześnie zrobiliśmy w ten sposób, że jak zabieraliśmy ziemię tym wszystkim, którzy kończyła się dzierżawa, a przede wszystkim tym z kapitałem zagranicznym, bo wszystkim zabraliśmy praktycznie, chociaż są wyjątki, ja też teraz o tych wyjątkach znam i bardzo boleję nad tym, że są pewne takie kombinacje, które są niegodne i niesprawiedliwe, o których wiem i które zgłoszę na górze, które będę próbował jeszcze coś tam zrobić, ale te kryteria ustawialiście państwo, jako rolnicy stawialiście te kryteria, żebyśmy potem dzierżawili tą ziemię, podzielając na działki, żebyście sami ustalili kryteria, sami ustaliliście te kryteria, ale teraz się okazuje, że te kryteria są naciągane, w jakiś sposób zmieniane, w jakiś sposób kombinowane. No wiadomo, nie chcę tutaj mówić, ale każdy z was wie, o co chodzi mniej więcej. No ZUS-y, KRUS-y teraz, a teraz jeszcze ZUS-y, KRUS-y zrównują się, a więc pewne rzeczy trzeba będzie znowu naprawiać, znowu trzeba będzie jeździć do Warszawy wręcz, bo myślę, że na poziomie wojewódzkim tego nie załatwimy w aspekcie KOWR-u, czy ARiMR-u, czy nawet ODR-u. Nie załatwimy tego, będziemy musieli w Warszawie to wszystkie kryteria pewne uszczegółowiać, dlatego że no chociażby nawet teraz pewne kwestie takie, które słyszę z prasy nawet i z takich różnych sugestii, że jak się zrównuje teraz ZUS z KRUS-em, no to ci z ZUS-u, no wiadomo, mogą być z wiejskiej na przykład, nie? I praktycznie będą mieli takie same punktacje jak ci, co no, długo żyją z rolnictwa i pracują na roli. To jest jedna kwestia, druga kwestia, że to są różne kombinowane, ja już nie mówię o tych stadach krów, że tam przypisywało się krowy na córkę, na zięcia i tak dalej. Tak samo teraz tutaj inne kwestie są brane pod uwagę. I teraz jak my teraz dostajemy takie informacje z różnych źródeł, tak, to my też praktycznie no, dajemy takie no, kroki albo przedsięwzięmy takie kroki, że idziemy też do ministerstwa i praktycznie zgłaszamy to, że takie rzeczy nie mogą być, bo wtedy to jest niesprawiedliwe, bo ja mogę państwu powiedzieć z przeświadczenia takiego już nawet lekarskiego i też może poselskiego, że nic tak nie boli człowieka jak poczucie niesprawiedliwości. Bardzo boli to. To czasami człowiek biedny jest albo nawet bogaci się, ale jak ktoś postępuje niesprawiedliwie, no to bardzo to boli i bardzo to jakby przeszkadza w ogóle w jakikolwiek takim normalnym egzystowaniu. Dlatego jeśli zbieram, ja na przykład teraz obecnie zbieram takie informacje i na pewno nie będziemy chcieli pozwolić na jakiekolwiek kombinowanie, jeśli chodzi o na przykład przetargi rolnicze, tak? I będziemy to zgłaszać i teraz będę też prosił albo nalegał, albo nawet będę egzekwował, no oczywiście w miarę naszych możliwości, żeby wszystkie KOWR-y, a więc lokalne KOWR-y, czy na poziomie wojewódzkim, żeby sprawdzały jednakowoż te wszystkie oświadczenia. To nie może być tak, że dopuszczamy do przetargów ziemi i okaże się może, że to praktycznie są pewne fikcyjne dane w aspekcie areału, w aspekcie też powiązań różnego rodzaju.
i trzeba będzie wyegzekwować od lokalnych KOWR-ów, czy nawet Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, czy też OODR-u, żeby sprawdzały te informacje, że nie może być tak, że rolnik oświadcza, że ma 350 hektarów albo 280 hektarów, a de facto ma tam 100 hektarów, a resztę ma jakieś takie kombinowane kwestie i tak dalej. To też nie może być. Też nie może być tak, że ktoś zgłasza, że ma KRUS, załóżmy 5-10-letni, a okaże się, że ani tam nie siał nigdy, ani nie zbierał nigdy, ani nie nawoził nigdy, tylko praktycznie w jakiś sposób tam to wszystko egzystuje. Więc proszę Państwa, znamy te kwestie, ale po to są takie spotkania, że ja teraz na pewno dowiem się jeszcze o wiele innych jeszcze rzeczach i też jeszcze na pewno mnie skrzyczycie w jakimś tam momencie. Natomiast zdaję sobie sprawę, że takie spotkania są potrzebne. Takie spotkania są potrzebne. Jeździliśmy kilka razy albo kilka razy do ministerstwa w aspekcie suszy. Pamiętacie te suszy? O wszystko wiem o aplikacji jungowskiej, że ona praktycznie nic nie warta. Wiem o kwestiach ubezpieczenia, tak, ubezpieczeń. I dalej nie działa, no właśnie, ale ile my już tam robiliśmy w tej aplikacji jungowskiej, ile już spieraliśmy się albo nawet wręcz krzyczeliśmy nawzajem z panem profesorem Doroszewskim, że to nie jest tak jak w teorii, to praktyka to przeczy tej aplikacji, a mimo to ta aplikacja jest cały czas utrzymywana, ale ona jest niby poprawiana, ale cały czas będziemy musieli to też jakby naprawiać, jeśli chodzi o ubezpieczenie na przykład. No rzeczywiście jakbyśmy z zewnątrz spojrzeli, no to państwo super zadbało, bo ubezpieczenia 65% dopłaca państwo do ubezpieczenia, jest w tym susza, jest możliwość, jest w ubezpieczeniu teraz susza, absolutnie jest, ale dalej powiem. Dalej jest możliwość cesji na ARiMR, tak? Jest fundusz wsparcia, jest możliwość taka, że dopiero może zapłacić za tą stawkę, znaczy składkę, jeśli dostaniesz dopłaty bezpośrednie. Czyli jest bardzo fajnie na zewnątrz to wygląda, ale jak ja dowiaduję się, że jest 25% udziału własnego, że jak susza jest 20% pomniejszone, że jak jest 29%, że aplikacja jęgowska wskazuje załóżmy 29%, a tak naprawdę to on tej gryki już w ogóle nie zebrał, bo praktycznie było całkowicie musiało zaorać, czyli prawie 100%, ale aplikacja wskazała, że 25% udziału własnego, to 4% jeszcze od tego 20% udział ten za suszę odciągają, to praktycznie jest grosze, a mimo to zapłacił 5800, chociaż państwo dopłaciło 11000. No ale de facto otrzymał grosze praktycznie albo, no właśnie, ale to towarzystwo jest niby państwowe, no i dlatego jest tutaj no, straszliwe, ja mówię z zewnątrz, jakby ktoś spojrzał, no to fajnie zrobiliśmy, no 65%, co oni chcą, ale jak teraz wejdziemy wewnątrz, tak jak powiedziałem, 25% udziału, aplikacja jungowska musi wskazać suszę, musi aplikacja jungowska, to jest warunek. Nie rzeczoznawca, jak chcieliśmy na przykład, tylko aplikacja, która praktycznie nic nie ma wspólnego z praktyką, tak? I teraz wskaże praktycznie, no można mówię, 100% mieć suszy, zaorać nawet, aplikacja wskazała, że już 30%, no to odejmujemy 25% udziału własnego, susza jeszcze 20% i praktycznie dostajesz grosze, mimo to, że państwo dopłaciło 65% do tego ubezpieczenia. Tak? Czyli ja zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy są na zewnątrz wydaje się dobrze, ale jak wchodzimy do tego no, środka, no to widzicie, jak to wszystko działa i rolnik potem krzyczy i ma rację, bo dlatego, że jest to niesprawiedliwe. Na zewnątrz wydaje się, że no tak, no wyjeżdżacie, macie 300 hektarów ziemi, obszarnicy, co oni chcą, wyjeżdżają wypasionymi ciągnikami, ale nikt nie wie, że na przykład to wszystko jest w kredycie, to wszystko jest no, już dawnym kredycie, już praktycznie kumulacja tych kredytów, bo jeszcze klęskowe kredyty były, czyli praktycznie ciężko jest, bardzo ciężko, ale na zewnątrz wszyscy mówią, no ale co oni chcą, tak? Także słuchajcie, ja rozumiem wszystko, być może jestem lekarzem, do tego bardziej więcej rozumiem, natomiast chcę cały czas być z wami i cały czas zbierać jeszcze nawet te wszystkie wasze głosy krytyczne, bo zdaję sobie sprawę, że macie prawo być, krytykować, protestować. Natomiast ja chciałem tylko zapewnić was, że tak jak pan prezes, no bo kochamy wieś po prostu, kochamy wieś, chcemy, żeby ta wieś żyła dostatnie. Tyle rzeczy robimy dla tej wsi, a okazuje się,
że czasami robimy, a cały czas jakoś to idzie nie tak. No bo jeśli na przykład teraz dajemy na to zboże i też jak w Sejmie jestem, to mówię, no co ty chcesz, Czesław? No dostali teraz dopłaty, znaczy rekompensaty za te zboża, które weszły z Ukrainy. No ale na przykład 140 zł, tak? Ale tak, tylko do pszenicy konsumpcyjnej, i tylko do kukurydzy, tak? No ale my mamy jeszcze 70% innych ANŻ, to pszenży, to owiec, gryka, jęczmień i tak dalej, rzepak. No i co? A ktoś powie tam w Sejmie, no ale co oni chcą, dostaliście dopłaty. Tylko, ja mówię, ale wiesz do jakiej dopłaty? Tylko pszenica konsumpcyjna, tylko kukurydza. A gdzie resztę? 70%? No wtedy wszyscy, no ale właśnie. I do ilu ton właśnie, do ilu ton. Także ja siadam, na razie tylko dałem tylko taką zajawkę. Ja siadam, wydmuję notes i wiem, że będziecie ostro nadawać, to ja będę dalej tak pisał i tak będę pisał, okej? Okay? Okej. Okay. No jak to jeszcze, no mówiłem. Słuchajcie, przetargi są we wrześniu, tak? Przetargi są we wrześniu. Proszę? No wiem, no to dlatego, słuchajcie, no nie będę mówił wam o kontenerze zbożowym. Tomek, zaraz dam wam wszystkim głos, tak. Jak poseł faktycznie dobra. Zanotuje. Zanotuje, będę działał, jasne. Panie pośle, ja tylko tak wspomnę, to nie kto inny rządzi jak państwo, więc dlatego wyjeżdżamy. Dobra, Stanisław, dawaj. Witam wszystkich. Barna Stanisław. Serdecznie witamy pana posła, który zawsze jest, można powiedzieć, na nasze zawołanie i to się spełnia, bo widzę, Łukasz gdzieś tam się porozumiał i mamy posła w Drawnie, tak? Bardzo dziękujemy, że poseł zawsze dla nas, rolników, znajdzie czas i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I myślę, że nikt więcej z naszych tutaj parlamentarzystów nie poświęcił swojego czasu tyle, co pan poseł Hoc. Nie pamiętam, Andrzej, ile razy z nami był w Warszawie. Drzwi nam otwierał odnośnie suszy i innych spraw. Aczkolwiek mam taki żal nie do posła, tylko do rządzących, bo pan premier Kowalczyk spotykał się wiele razy z nami, jeszcze wcześniej pan Ardanowski, a załatwionych spraw, tak jak pan Czesław powiedział, niewiele. Piszemy, jedziemy do Warszawy, poświęcamy swój prywatny czas, swoje godziny, a na załatwienie spraw, które powinny być załatwione, które się obiecuje, zapisuje się nawet, wychodzi się naprawdę z optymizmem od pana premiera Kowalczyka i później jest tak, jakby no wszystko spadło. Tak nie może być. My chcemy z wami doprowadzić te sprawy, które zaczęliśmy, żeby mnie pan poseł dobrze zrozumiał, ale chcemy, żeby z nami poważnie rozmawiać, żebyśmy byli stroną godną rozmów, a nie czujemy się nieraz jak dzieci w piaskownicy, pobawimy się, zostawiamy zabawki i każdy idzie w swoją stronę. Tak nie powinno wyglądać różne porozumienia, tak jak pan poseł powiedział. Wiele rzeczy naświetliliśmy od dawna, na przykład prosiliśmy od dawna spłaty rat wydłużyć w KOWR-ze. Do dzisiaj sprawa jest niezałatwiona. Przygotował to pan minister Jan Białkowski. Ta sprawa leży w zamrażarce. Była uchwała przygotowana. Nie poszło. Nie wiadomo dlaczego. Nic. Po prostu, proszę państwa, w ten sposób nikt by nie stracił. Ani my rolnicy byśmy się z tego cieszyli, bo byśmy mieli wydłużenia w spłatach. Bo tą ziemię musieliśmy tak naprawdę kupić z przymusu. Dlatego, że musieliśmy konkurować z zachodnim kapitałem. Nieraz zdarzyło się nawet w Pyrzycach, że kolegów nam pozamykano, bo albo wystukali, albo przerwali przetarg i później byli osądzeni o to, że narazili Skarb Państwa na niekorzyść majątkową, czyli Skarb Państwa nie zarobił na tej ziemi. I tak to wygląda, proszę państwa. Prosiliśmy, żeby to wydłużenie było, ale no, tego punktu nie ma. Paliwo rolnicze prosimy od dawna, bo wiecie państwo dobrze, że paliwo rolnicze
to jeździmy po polu, a płacimy podatek rolny. No, w całej Unii Europejskiej, jak wiem, jest to inaczej. Mieliśmy złotówkę do nowego roku. W 2023 podniesiono nam złoty 20. To jest jeden z głównych czynników wyprodukowania na hektarze plonu. A to jest, koszty są bardzo duże. Jeździcie Państwo samochodami, wiecie, ile paliwo kosztuje. A nieraz w naszych gospodarstwach potrafi to być 3-4 dni, 5 tysięcy litrów nie ma paliwa, nie? Ale nie o to chodzi, tylko chcemy mieć, jak mamy konkurować z unijnymi gospodarstwami, to chcemy konkurować na równych warunkach, a nie żebyśmy byli zawsze traktowani trochę inaczej niż unijny rolnik, czyli niemiecki, holenderski, francuski i belgijski, którzy ustala, to jest stare kraje, które zaczynały Unię Europejską i są jakoś inaczej traktowane. Mieliśmy, jak pamiętam, bo już wchodziłem do tej Unii Europejskiej w 2003 roku i pamiętam, jak włodarze wtedy mówili, że za 10 lat dojdziemy do Unii Europejskiej i będziemy mieli wszystko porówno. Z tego, co widzimy, nie mamy porówno i tak nie powinno być. Dobrze, no spada? Nie, no Gosia, słuchaj, no przyjechałem tu po to, żeby z posłem porozmawiać. Dobrze, no troszeczkę tam może za daleko poszłem. Następna sprawa, właśnie widzicie, wytrąciliście mnie trochę. Kredyty, właśnie o kredyty też. Wiecie Państwo, że wszyscy skorzystali, jakieś przedsiębiorstwa czy coś z tarczy antykryzysowej i to były małe pieniądze. My jako rolnicy, nie wiem, czy ktoś tutaj na sali skorzystał, czy nie, jako rolnicy nie mieliśmy żadnej tarczy antykryzysowej, a kredyty nas dorwały, bo więcej teraz, wiecie Państwo, wpłacamy odsetek niż kapitału. To też nie mówimy, że to nam się należy, ale chcielibyśmy, żeby tak było. Jak było to na początku lat 90. też było ciężko w rolnictwie, mieliśmy dwuprocentowe kredyty, resztę dokładał Skarb Państwa. Czy jeszcze coś tam miałem zapisane, tak przepraszam. Aha, też pan poseł nawiązał do ubezpieczeń. Akurat ja się tymi ubezpieczeniami od dawna zajmuję. Panie pośle, w Concordii, nie wiem dlaczego tak jest, jeżeli jest prawo, to powinny wszystkie ubezpieczenia mieć. Concordia na przykład, akurat Generali, przepraszam, bo się połączyli, się nazywają teraz Generali. Jesienią nie mogłem ubezpieczyć od suszy. Dopłata państwa, co zawsze powtarzam, to jest 65%. To nie są małe pieniążki. Po mojej stronie, w moim gospodarstwie akurat 200-hektarowym, położone zostało 19 tysięcy. Dzisiaj pytam, bo się troszeczkę też przygotowałem do lekcji, pytam się mojego ajenta, ile by musiał za suszę, czy w ogóle przyjmujecie teraz suszę, czy nie. Tak, przyjmujemy. To ile by musiał zapłacić? Bez buraków, bo buraki jeszcze nie były liczone ani wcześniej, ani teraz. 49 tysięcy. Nie, to już nie ma dopłaty, bo już wykorzystałem dopłatę przy pierwszym razie. No i to tak wygląda. I cały czas mówimy, jeden filar. No ale w Generali, proszę sprawdzić, tak nie ma to. Czyli albo ustalamy dla wszystkich podmiotów ubezpieczających tak samo, albo każdy robi na swoją rękę. Jeden filar. I przy suszy, jeżeli ta susza jest, to powinno być tak jak wszędzie, przy każdym ubezpieczeniu. Przychodzi rzeczoznawca na pole, ustala szkodę, a nie jest brany bilans zwodny, bo przypuszczam, że przy tym przepisie Andrzej na pewno się ze mną zgodzi. Jeżeli to tak będzie wyglądało, panie pośle, no to nikt nie dostanie tej suszy, bo to musi być bilans wodny przez ileś tam dni, nie pamiętam tej regułki, ale to nie jest ważne, tylko że... No to mówię, nie będę się zagłębiał w szczegóły, ale tak nie powinno być. Tyle. Znaleźliśmy się na drogach, jeszcze powiem, od Świnoujścia. No, byliśmy 3 razy z powodu tego, że po prostu nie jesteśmy rozumiani już przez pana ministra Kowalczyka. Uzgadniamy pewne rzeczy. 10 stycznia jest pisane, wszystkie postulaty wywaliliśmy, które przewijały się od lat.
I niech pan poseł powie, ile nam pan Kowalczyk, co nam pan Kowalczyk z panem premierem Morawieckim zaproponowali. Cisza. A ja panu powiem tak, że no, dlatego wyszliśmy właśnie na drogi, że nic nam nie zaproponowali, bo zaproponowali nam paliwo rolnicze za rok. Może rozpatrzymy. Inne postulaty, a najważniejszy postulat, żeby przypilnować, żeby nie było tego zalania. Przecież to pan poseł też był z nami, jak byliśmy w sprawach przed żniwami, że ceny lecą na łeb, że zboże jest wysypywane u nas, miało być wyeksportowane do krajów dalszych, czyli Afryka i tak dalej. Zalany został rynek europejski. Później mówi się, że światowe ceny spadły. No jeżeli, proszę państwa, w magazynach jest pełno zboża, to skąd się to zboże wzięło? No przepraszam bardzo, żadnego roku tyle zboża nie było. W tym roku jest pełno zboża. No i mówi się o wyznacznikiem na nasz teren, na Europę jest Matif, chyba giełda Chicago, tak? I tam jeszcze coś, ale to mniejsza o to. Ale patrzymy my na Matif. U nas teraz się nie sprzeda, proszę państwa, dzisiaj rano, jutro rano stąd sprzedać zboże, nie sprzedamy. Trzeba poczekać do 12:01, żeby się otworzył Matif, dopiero wszyscy patrzą i albo ci wezmę za tyle, albo za tyle. Leci na głowę po wizycie prezydenta Bidena i wypowiedzi pana Putina. Leci wszystko na łeb. Od przedwczoraj spadła pszenica o 75 zł na tonie, a rzepak 80. I teraz rzepak kosztuje na dzień dzisiejszy 2,580. Ja się poczekaj, w Elwarze waszym państwowym kosztuje 2100 zł dzisiaj. No i państwowe instytucje, które powinny skupiać nadwyżki i tak dalej, no to wychodzą z taką ceną, no później nie ma dziwoty, że to tak wygląda. No o Świnoujściu, no że chcemy port otworzyć. Ale no to mówiłem, że zaczęliśmy od protestów w Świnoujściu, bo chcemy udrożnić właśnie nasze rynki zbytu przez port w Świnoujściu, bo jako takiego portu własnego, państwowego, blisko morza nie mamy, tylko w Świnoujściu. Był w Gdańsku, ale tam przejęła prywatna firma ponoć i większych portów nie mamy, a tam można ładować 11-tysięczniki chyba, jak dobrze pamiętam. A ten port, znaczy port, jak to się mówi, terminal pomieści 102 tony, ale jeżeli to się wywozi od razu i tak dalej, no to można to przerzucić bardzo dużo zboża. Jeszcze nawiązując do tej dopłaty, panie pośle, właśnie, jeżeli wychodzi się z jakimś projektem, to proszę się przygotować, bo to jest naprawdę no, żenujące, co nam zaproponowano. Jeszcze jak zwykle zachodniopomorski rolnik jest zawsze traktowany jakoś tak, jakby nie od tego samego ojca i od tej samej matki. Bo jest, tym się daje tyle, tym się daje tyle, a zachodniopomorskie tyle. No, my się nigdy z tym nie zgodzimy i wiecie wszyscy dobrze, że my w zachodniopomorskim potrafimy o swoje powalczyć. 500 zł, niecałe 500 zł do tony pszenicy. Proszę państwa, na naszym terenie to jest od 5 do 8 ton średnio. Do hektara 500 zł niecałe. Przepraszam, dobrze chłopaki. Dobrze, no właśnie my byśmy chcieli, żeby było do tony, a nie do hektara 500 zł, bo 500 zł do hektara to jest 25 tysięcy, to nie wystarcza nam na jeden samochód RSM-u, panie pośle, a jeden samochód RSM, u mnie takich samochodów na przykład potrzeba 10. Tylko RSM-u. No. A rzepak, to jest w granicach, mówię, od żniw, spadły 1000 zł. 1000 zł, no więcej, ale już mówię średnio. 1000 zł, od 3 do 5 ton jest rzepak średnio na naszym terenie. Teraz łatwo sobie przeliczyć, jakie to są pieniądze dane dla rolnika i do 50 hektarów. A co z resztą hektarów? To do tych resztę hektarów to nie mamy kosztów? Przepraszam bardzo. I to samo w pszenicy. Do rzepaku nie mam, ale no to już mówiliśmy, pan poseł sam powiedział, że do wszystkich zbóż
Albo tak robimy, albo robimy jakoś tak, że coś się daje i się później krzyczy ładnie, pięknie, że to nie wiadomo ile daliśmy. Co ten rolnik sobie właśnie, miasto nas później poróżnia. A trzeba też doprowadzić do systemowych. My nie chcemy tych pomocy, naprawdę nie chcemy. My chcemy właśnie ubezpieczenia dokładne, że jeżeli jest susza, to dostanę do suszy. Jak jeszcze w 2011 roku było w jednym filarze i ja do tej suszy otrzymałem pieniążki. Chcemy przy innych, czy gradobicie, czy cokolwiek, żebym ja nie musiał losować filaru. 5 filarów było do tej pory, nie wiem czy się zmieniło, bo ja na jesień, jeżeli ubezpieczałem to w Generali, było nadal 5 filarów i ja nie wiem jaki filar sobie mam wybrać, bo tak naprawdę nie wiemy jaka będzie, jaki kataklizm nas dopadnie. Czy wolelibyśmy zawsze, żeby nie było. I tak to wygląda. No, powiem, panie pośle, nie było takiego niezadowolenia i takiej goryczy od lat. Od lat. Była piątka Kaczyńskiego, gdzie żeśmy się potrafili zjednoczyć. I teraz jest drugi taki manewr, że no, straciliśmy, tak jak pan powiedział, na drogich nawozach, kupiliśmy po żniwach. A kto nas do tego wszystkiego namówił? No pan Kowalczyk. Powiedział tak. Kowalczyk powiedział tak, nie sprzedawajcie, będzie drożej w następnym półroczu, pszenicy brakuje, zapłacimy za przechowanie, dostanie się dobre ceny po drugim półroczu. Co się stało, jest inaczej. Później nawóz, tak samo, zatrzymane zostały, jak to, z rolnika widzenia to tak wygląda, jakby to było celowo robione. Zatrzymuje się na półtora tygodnia te zakłady azotowe, czy tam, moment, azotowe te się zamyka i mówi się, no nie będzie nawozu, może nie być, nie ma gazu, nie ma węgla, będzie nawóz kosztował, też mówi pan to Kowalczyk, będzie kosztował nawóz nawet 7 tysięcy. Było tak, czy nie było? Stasiu, poczekaj, jeszcze mogę dorzucić tylko tutaj. Panie pośle, przeczytam. Radio RMF, środa 8 czerwca 2022 roku. Pan Kowalczyk, czy pan Mazurek znaczy, czy tranzyt zboża z Ukrainy nie zaszkodzi polskim rolnikom? 8 czerwca. Ukraińskie towary są poszukiwane, oczekiwane w Afryce Północnej i innych krajach. I tam powinny dopłynąć. Polscy rolnicy nie stracą na transporcie ukraińskiego zboża. To jest tranzyt, który realizujemy, tylko pomagamy, podkreślił. Ja to na pana ręce daję wypowiedź. Można? I to są jego słowa z 8 czerwca. No jeśli jeszcze mogę tylko dodać, bo pan poseł wszystkie cięgi od nas weźmie dzisiaj tutaj, tak jak myślał, ale myślę, że na spokojnie się to będzie. Bo my nie mamy, naprawdę pan poseł nam, żeby każdy tak chciał. Czemu nie ma innych posłów? Prosimy o spotkanie. Prosiliśmy u wojewody już nieraz. Co oni się nas boją? Pan Michał, jak jeszcze wypisuje tam, jak co to rolnikom się dzieje? No niech porozmawia najpierw z rolnikami i wysłucha nas, naszych żalu i dopiero można się mądrować. A tak jak teraz, to ja dziękuję ślicznie i szkoda, że nie ma reszty posłów, bo naprawdę nie mamy reprezentacji rolniczej i to nas boli, bo po prostu nie pomożemy powalczyć sami o te sprawy. Mamy jednego posła, który jest za rolnictwem. To jest pan Czesław Hoc. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy, Stanisław. Brawa. Tutaj bym chciał też dorzucić, bo Stasiu znowu wyciągnął jedne takie brudy wasze. Artykuł z dnia 6 lutego zacytuję. Poseł PiS nie rozumie, dlaczego rolnicy protestują. Przecież jest doskonale. Wysokie ceny zbóż, dopłaty do nawozów i wsparcie państwa, jakiego dotąd nie było. Autor pan Michał Jach. Proszę mu też to, jak będzie pan widział. To teraz tak. Pan Andrzej, chcielibyśmy i później państwa z Baszkowic. Proszę państwa, zostałem tu wezwany przez organizatora, wezwany do zabrania głosu w tym kontekście. Andrzej Karbowy, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Proszę państwa, przysłuchiwałem się temu, co pan poseł powiedział i w zasadzie to wymienił pan poseł wszystko to, co nas boli. No, doskonale pan to wszystko zna i wie i w zasadzie to o tym tutaj ta dyskusja dzisiaj już rozpoczęła się i dalej będzie kontynuowana. Panie pośle, niejednokrotnie dzięki panu mieliśmy możliwość spotkania się, czy to z ministrem Kowalczykiem, czy z zastępcami pana ministra. Mieliśmy możliwość rozmawiania w ministerstwie o różnych sprawach, o tych, których tutaj dzisiaj poruszamy, dyskutujemy. A kiedy zostawaliśmy sami gdzieś, powiedzmy, tam w ministerstwie, czy to na korytarzu, czy na sali, oczekując, powiedzmy, na spotkanie,
przyznawał pan nam niejednokrotnie rację, że to, co mówimy, to faktycznie, no macie rację, no jakieś zostały ustalone przepisy, rozporządzenia, które nie mają tak naprawdę później przełożenia i pokrycia w rzeczywistości. Czyli mamy takie nieodparte wrażenie, że za mało jest konsultacji, a jeśli już odbywają się, to niekoniecznie ten czynnik społeczny jest wysłuchiwany. Jako Izba Rolnicza, czy to Zachodniopomorska, czy Krajowa Rada Izb Rolniczych, wielokrotnie wystosowujemy różne pisma, stanowiska, w których poruszamy tematy, no te, o których tutaj między innymi rozmawiamy. I proszę Państwa, doskonale wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że jeżeli pismo jest zbyt długie, to nie będzie chętnie czytane. Wobec tego staramy się zawrzeć to, co najistotniejsze, dosłownie na jednej stronie, półtora strony, jeżeli problem jest bardziej złożony, a otrzymujemy odpowiedź na 5-9 stron i w tych odpowiedziach to w zasadzie przytaczane są tylko regułki, przepisy, zapisy ustawowe, a tak naprawdę to warto przeczytać tylko ostatni akapit, konkluzja. Jest doskonale, wszystko te przepisy regulują i nie ma co tutaj zmieniać. No dosłownie tak można byłoby to podsumować. I panie pośle, bo tak jak powiedziałem, te problemy, które tutaj są poruszane, no to są panu doskonale znane. No tylko trzeba było po prostu coś z tym wszystkim zrobić. Mówię coś, czyli popchnąć to wszystko do przodu, całą tą machinę urzędniczą, żeby te przepisy uprościć. Znam pogląd pana posła i że to czasami nawet do samych ministrów niektóre kwestie docierają, że to ta machina urzędnicza, nim przemieli te wszystkie sprawy, z którymi się zwracamy, to kiedy docierają już na samą górę, to po prostu dociera tylko to, co jakby urzędnicy chcą, żeby dotarło. Także wiem, że pan poseł też na to już niejednokrotnie zwracał uwagę, że właśnie tak się dzieje. Stąd też właśnie te nasze spotkania w ministerstwie, czy w różnych innych instytucjach, gdzie właśnie chcemy jako rolnicy przedstawiać nasze problemy i nasze bolączki. I panie pośle, jest jeszcze taka jedna sprawa, którą poruszamy już niejednokrotnie. Potrzebna byłaby regionalizacja. Tego brakuje. Brakuje tej regionalizacji i przez to nasze województwo, o czym tu już mój przedmówca właśnie wspomniał, cały czas jest gdzieś, powiedzmy, z tyłu, gdzieś jest niedoceniane. Stąd też takie nasze ogromne niezadowolenie jako rolników zachodniopomorskich, ponieważ no trudno porównywać rolnictwo w województwie zachodniopomorskim z rolnictwem w województwie świętokrzyskim, tak? A jesteśmy na tym samym wózku, jedziemy, tak? Z tej samej pomocy korzystamy, z tych samych dofinansowań, gdzie w konsekwencji, powiedzmy, 2020 rok, słynna pomoc dla rodziny za utracone korzyści w wyniku suszy czy niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 2600 zł. No proszę Państwa, dla przeciętnego rolnika w zachodniopomorskim, mówię przeciętnego, czyli rolnika 33-hektarowego, to nie jest to jakaś, powiedzmy, pomoc znacząca, która mogłaby uratować sytuację. Natomiast w województwie wymienionym już przeze mnie, czy w innych województwach, gdzie średnia nie przekracza 5 hektarów, no to ta pomoc może mieć jakieś znaczenie, tak? Ale nie u nas. Oczywiście każdy pieniądz, jaki trafi do gospodarstwa, jest wskazany, aby tam trafiał, ale oczywiście te pomocy, jaką oczekujemy tutaj u nas, no powinna być na zdecydowanie innym poziomie, tak aby zapewnić nie tylko już byt rodzinie, ale i rozwój gospodarstwa, bo nie rozwijając się, wszyscy doskonale wiemy, że praktycznie można powiedzieć, cofamy się. Proszę Państwa, ja nie chciałbym tutaj zabierać dłużej głosu. Chciałbym właśnie, żeby wszyscy mogli wypowiedzieć się, żeby pan poseł mógł bezpośrednio usłyszeć. Ewentualnie, jeśli pan poseł chciałby tutaj odpowiedzieć na nasze pytania, to po prostu zabrać kolejny głos, ale już w takiej bezpośredniej dyskusji, tak żeby można było no, pewne sprawy jakby próbować wyjaśnić, ewentualnie przedstawić. No i oczywiście mamy prośbę, tak jak do tej pory to pan poseł czynił, aby nadal te nasze problemy, które tu będą przedstawione, no zawędrowały jednak tam do Warszawy, żeby można je było przedstawić i w jakiś sposób je rozwiązać. Może na tyle na ten moment. Dziękuję. Dziękujemy panu Andrzejowi. Ogólnie ja mam zapewnienie pana posła, że co pan teraz zrobi? Pojedzie do Warszawy, pojedzie pan do Morawieckiego, tak? Tak pan powiedział. A potem do prezesa, tak? Słuchajcie, to na siedzące można tak?
Chociaż tak, ja w ogóle tak bardzo się cieszę, że tak, jest z nami burmistrz Drawna, czyli gospodarz Andrzej Chmielewski, jest burmistrz Kalisza Pomorskiego, Janusz Garbacz, jest burmistrz Recza, Wiesław Łoński, jest burmistrz Pełczyc, Wiesław Kluk. Sam fakt, że z wszystkich znam z imienia i nazwiska i powiatu choszczyńskiego, to już też, chociaż wójtów nie ma, ani Krzęcina nie ma, Brustowicza. A jest, tak? A reprezentant to i Bierzwnika, pani Anety Kołudy, też wójta nie ma. A chora. No ale widzicie, wszystkie znam. Burmistrza Choszna się już pan nie zapytał. Nie. No to nie wiem. No w każdym razie znam cały powiat choszczyński. To dowód na to, że kontaktuję się z burmistrzami i cały czas i z panią wójt i z panem wójtem. Przecież byłem ostatnio w Krzęcinie, będę zaraz w Bierzwniku. Będziemy teraz zaraz u pana też, pana burmistrza w Pełczycach. Już jestem zamówiony też tam. Także dziękuję za zaproszenie. Oczywiście nie mówię tylko o rolnictwie, bo jeszcze ochotnicze straże pożarne są, jeszcze kwestie są dróg lokalnych i tak dalej, cały czas współpracujemy, oświata i tak dalej. Natomiast chciałbym też nawiązać do naszych posłów. Absolutnie proszę mi wierzyć, że pan Michał Jach, na przykład pan poseł, przecież on był, pamiętacie, z wami, jeszcze byliśmy w opozycji na strajku w Pyrzycach, a więc naprawdę w Szczecinie, na barykadach był, a więc nie, teraz tak samo jest za bardzo za państwem, za rolnictwem. Mało tego, miał dzisiaj do mnie ze mną przyjechać, naprawdę proszę mi wierzyć, bo zadzwonił Łukasz rano i ja mu to przekazałem i był bardzo zdruzgotany, że nie mógł przyjechać, bo on miał akurat spotkanie w Szczecinie, ale takie ważne, które był w Szczecinie i chciał przyjechać i w jakiś sposób, jeśli został źle odebrany, zrozumiany, to przeprosić. Absolutnie jest z nami i z wami i praktycznie naprawdę będziemy razem wspólnie pracować. Poseł Dobrzyński również jest z nami, zresztą on jest teraz nawet wydelegowany w takiej specjalnej delegacji w aspekcie rozmów z rolnikami. Poseł Szałabawka, Artur też również chciał przyjechać, ale też ma urodziny akurat właśnie dzisiaj. No, ale to nie on rodziny. No, ale akurat dzisiaj, no bo dzisiaj też ja ich tak z tego. Nie on, tylko z rodziny. Także to jest jedna sprawa. Natomiast która trochę jeszcze będę też polemizował z państwem, ale tak oczywiście przyjaźnie i gwoli sprawiedliwości, tak? No pamiętacie państwo te horrendalne wtedy podwyżki nawozów, tak? I wtedy, no, proszę? Tak, wiem, ale teraz właśnie do tego nawiązuję. I jak to odbierano też w Sejmie albo w kuluarach sejmowych, no i wtedy też takie były dyskusje, bo jeśli ktoś powie, że RSM wtedy kosztował, ile kosztował, 1200 chyba, potem nagle było 2600 czy ileś tam było, no ale nie wtedy, na samym początku, no to była horrendalna podwyżka, tak? 23 grudzień 2021, stale tramonowa... 4... Ale RSM-u, bo już RSM już zaczynamy, no było chyba 1200-1600. 1200, nie? No, 1200. 3400. Ale potem, czy, no nie, potem... No, 23 grudnia 2000. No ale słuchajcie, no i teraz był straszny, no, dramat, tak? Horrendalne podwyżki. Ale teraz słuchajcie, no ale teraz nam w kuluarach tak tłumaczono i zresztą też was też to wiadomo było dla was, że jeśli sektora zbieraliśmy na przykład, no 8 nie zbierzecie, ale 6 możecie zebrać, tak? 6 ton, tak? No to sprzedawaliście wtedy 6 ton pszenicy za 600-800 zł wtedy, tak? Nagle jak się podwyższały te nawozy, no to sprzedawaliście po 1600, już co najmniej po 1600 pszenicę. Czyli jeśli z hektara mieliście 5-6 ton razy 8, no to 4800, ale razy 1600 to już jest prawie 9000 i tak 200 i tak dalej. Czyli było więcej z hektara, czyli oczywiście wtedy mówiliście, ale ja za to nie obsieje i tak dalej. Ale mówiliście, że to horrendalne podwyżki, a nam mówiono, że to są podwyżki, ale nie aż tak horrendalne, bo podwyższone zostały też cena skupu tony. Nie, ale też nie chciał, ale dobrze, ale ja powiedziałem, że będę tylko polemizował, to nie znaczy, że ja mam rację, nie? Dobra, ale wiem. Mają takie zyski i
jakich nigdy nie miały. No właśnie, słuchajcie, ale jeszcze raz mówię, ja nie mówię, że ja mam rację, ja mówię tylko, że... Ja nie mówię, że mam rację, tylko jeśli wtedy mówiliście tak, to trzeba było też powiedzieć, że... Ale też jednocześnie wzrosły ceny. Dobra, ale czekaj, no. Czekaj, ja powiedziałem, że polemizuję, wcale nie mówię, że... Druga sprawa, do 50 hektarów, tak? No to zwróćcie uwagę tak, jeśli na dole Polski, w Świętokrzyskich mają po 50-40 hektarów tej ziemi, tak? My mamy 300 hektarów, tak? A więcej nawet do teraz tak. I wyobraźcie sobie, że jest określona pula pieniędzy. Na przykład mamy 100 tysięcy i mamy podzielić na wszystkie, tak? Na wszystkie. To jeśli na przykład byśmy podzielili tak, że wszyscy do hektara dostają, załóżmy, określoną pulę pieniędzy, ale z tej jednej puli, tak? No to w takim razie, jeśli teraz do 50 hektarów dajemy, załóżmy, po 50 zł, no to jakbyśmy dali do wszystkich, obdzielili wszystkie hektary, to dawalibyśmy po 5 zł, gdzie by wyszło, po 8 zł by wyszło za hektar. To tamci, ci co mają, bo na przykład Dydyna, pan Dydyna ma 1100 hektarów ma, tak? No dobrze. No dobrze, ale teraz tak. I macie tu też, ale ja tylko mówię, ja mówię, porównuję, czyli byśmy wtedy dostali wszyscy po 12 zł albo po 5 zł od hektara. Czyli ci, co by mieli 50 hektarów, dostaliby po 5 zł, ci, co by mieli 1100 hektarów, też by dostali po 5 zł, tylko że ci by dostali o wiele więcej. Byłoby to sprawiedliwe? Myślę, że pan poseł... Dobrze, ale ja polemizuję, tak? Polemizuję, tylko... Myślę, że jak pan poseł wyjdzie, tak, zmieni zdanie. Bo gdyby to było tak, że... Każdy, kto ma, płacimy, Unia płaci do każdego hektara, czy będziesz miał 2 tysiące, 5 tysięcy, 50 hektarów, czy 2 hektary, będziesz dostawał tą samą cenę, tak? No to wtedy, ale jeśli jest jedna pula tylko pieniędzy i musimy ją podzielić, to musimy ją podzielić w miarę możliwości, no być może troszeczkę sprawiedliwie, tak? To jest jedna sprawa. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że teraz tak, popatrzcie, w dole Polski obserwują... Zachodniopomorskie, mówi, tam są obszarnicy. Ale z drugiej strony też dla naszej obrony, dla naszych zachodniopomorskich ludzi. Przecież tam mieli gospodarstwa z dziada, pradziada. Mieli te ziemie prawidłowo jakby gospodarowane, tak? Mieli sprzęt. Nie, my dorabialiśmy się, my dostaliśmy do ziemi odzyskane, my dorabialiśmy, nie mieliśmy z dziada, pradziada, my nie mieliśmy sprzętu, musieliśmy harować i cały czas ten sprzęt kupować, musieliśmy się zadłużać, musieliśmy i tak dalej. Mało ten, ta ziemia była czasami uprawiana w sposób taki, powiedziałbym, niegospodarny, tak? Były monokultury, tak? Były takie, no nie było takiego nawożenia, nie było naturalnego nawożenia, tylko raczej takie były, no kwestie. Tak, no właśnie, dlatego to jest plus dla nas, dla zachodniopomorskich, że nie dawajcie to, co pan mówił, pan Andrzej, że regionalizacja, że nie podciągajcie całości pod całość, tylko bierzcie regionalizację, prowadźcie, że zachodniopomorskie ma specyficzne warunki, miało specyficzne warunki, ma specyficzne warunki, więc trzeba specjalnie spojrzeć na to zachodniopomorskie. Nie patrzeć na to, że mają 1100 hektarów czy 300 hektarów, tylko spojrzeć na infrastrukturę historycznie, spojrzeć, jak to było. I trzeba po prostu spojrzeć na to, że my tutaj, tym bardziej, że tutaj my jesteśmy gwarancją tej polskości. Chłop był zawsze gwarancją polskości. Nigdy się nie dał skolektywizować, nigdy się nie poddał się jakiejkolwiek nawet komunie i tak dalej. Chłop to jest po prostu... Rolnictwo jest ostoją w ogóle polskości, w ogóle całej gospodarki narodowej. Dobrze, dziękujemy, no, panie pośle. No dobra, jeszcze... Ale nie, bo pan poseł wybiega, bo mamy, jesteśmy na wszystko przygotowani. Dobra. Tutaj zaraz kolega Michał opowie to, jak mamy gospodarstwa w Chocznie, ale chcielibyśmy skorzystać z państwa z Baszkowic, bo tutaj państwo czekacie. Chcielibyśmy, żeby państwo, bo tak, myśmy w Sejmie ostatnio, jak byliśmy na Komisji Rolnictwa, dostaliśmy zapewnienie, że ośrodki doradztwa rolniczego są już przygotowane, tak pan Kowalczyk powiedział nam, że są już przygotowane na nowe dopłaty, nowe ekoschematy i chciałbym, żeby państwo nam to też przybliżyli, czy faktycznie jest tak, że ODR-y na terenie Polski, przede wszystkim Baszkowice, tak, bo mamy niedługo kampanię, więc ja bym prosił, zaraz dam państwu głos, żebyście nam powiedzieli, czy faktycznie tak jest, czy jesteśmy przygotowani na to i jak pokrótce to wygląda. A kolegę tutaj z Armiru, pana Michała Haptara, bym poprosił potem o to, żeby panu posłowi przeczytał, jak wygląda struktura
na naszym terenie chodzi o hektary, tak? Ile jest gospodarstw, o ile to dało się radę zrobić. Ile mamy w tym tutaj nasi rolnicy mają też zbóż, tak? Rzepaku i resztę, żeby pan poseł też to zaniósł do Warszawy, że ile jeszcze zalega u nas w magazynach. Tak? Dlatego jesteśmy na to przygotowani, dlatego mamy wszystkie materiały, więc myślę, że tu merytorycznie pan zbierze te informacje i przekaże to dalej. Ja tutaj poproszę państwa. Bogdan Jaroszek, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Tutaj parę rzeczy należy jakby rozróżnić, tak? Prowadzimy w tej chwili szkolenia we wszystkich gminach na terenie całego województwa, jeśli chodzi o ekoschematy i system warunkowości, czyli to są normy, które od tego roku wchodzą. I to robimy na bieżąco, to mamy to, że tak powiem, skończymy to właściwie z końcem lutego. Ja sam dzisiaj też prowadziłem takie szkolenie, zresztą tutaj pan prezes izby był na innym takim, które ja prowadziłem. Robimy to wszędzie, tak? Natomiast drugą rzeczą jest jakby e-wniosek. Wszyscy doradcy w Polsce, którzy mają uprawnienia do aplikacji o wniosek, muszą zrobić szkolenie uzupełniające. Wszyscy, tak? I ODR, i prywatni, i inni, wszyscy, którzy mają te uprawnienia. Ja wczoraj dostałem maila z CDR-u i jest już, że tak powiem, harmonogram szkoleń z tego e-wniosku dla nas, dla doradców, tak? No nie jest to zupełnie tak, że wszystko jest na koniec marca, bo pierwsze terminy to jest 7-8 marca, następny jest 9, bodajże 10, 17, 16, 17, 20, 21, 22, tak? 9, 10 marca też. I to są takie szkolenia, które częściowo będą się odbywały stacjonarnie w Brwinowie, w Poznaniu czy w innym tam centralnym ośrodku doradztwa, bo to oni są odpowiedzialni za szkolenie doradców. Natomiast równolegle jeszcze do tego są szkolenia online, które gdzieś przy każdym ze szkoleniu jest około 450 osób. Mniej więcej, tak jak tam rozmawialiśmy z CDR-em, to jest około, na każdym takim szkoleniu na online to około 20 osób z każdego ODR-u. Tak? Do tego jeszcze są powołani tak zwani koordynatorzy, jeśli chodzi o te szkolenia ze wniosku. Ja jestem między innymi jednym akurat z nich na naszym województwie. I to są takie osoby, które będziemy mieli trochę bardziej gruntowne przeszkolenie, po to, że jeżeli na tych szkoleniach tam nie ma za dużo miejsc, bo mówiłem, to jest po 450 osób plus około 90 osób na stacjonarnych. Są cztery takie tury, więc jeśli by była taka sytuacja, że nie wszyscy będą mogli się dostać na to szkolenie, to tam jest jeszcze obietnica, że będą uruchomione dodatkowe terminy, ale jeśli by była taka sytuacja, że ktoś się na takie szkolenie z jakichś powodów nie dostanie, albo będzie na przykład w tym czasie, nie wiem, chory, nieobecny i tak dalej, to my, ci koordynatorzy, czyli jakby trenerzy, od tego będziemy mogli te osoby przeszkolić i oni też uzyskają uprawnienia, tak? No oprócz tego jeszcze są szkolenia dla, trochę bardziej gruntowne dla nowych doradców, którzy jeszcze do tej pory nie mają uprawnień, tak? To tam będzie specjalne szkolenie plus warsztaty i tak dalej, więc akurat ci być może będą to mieli dopiero, zaczną pod koniec marca, bo oni potem jeszcze egzaminy muszą zdawać na koniec, tak? Znaczy na dzień dzisiejszy, mówię, pierwsze szkolenia z e-wniosku dla nas są 7-8 marca zaprojektowane, tak? Znaczy, no my tylko jesteśmy uczestnikami, tak? To nie my tutaj taki termin sobie zrobiliśmy, wolelibyśmy, żeby to było szybciej. Bo oczywiście my też musimy, bo to wszystko się zmienia, my też musimy przyswoić tą wiedzę. Na dzień dzisiejszy praktycznie nikt z nas nie miał możliwości oglądania nowego e-wniosku. Jest podobno już uruchomiona aplikacja testowa. Też chcielibyśmy mieć do niej dostęp, tak? Ale nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie. Dziękuję bardzo. No, to jest tak, tylko że to już się zaczyna kampania. My do tego czasu, czyli za te 15, tam trochę więcej dni, no my musimy być przygotowani, więc to wszystko troszeczkę jest opóźnione, tak? To troszeczkę jest opóźnione, ale nie mamy na to wpływu. Ktoś ma pytanie? Ja mam takie pytanie.
No, weźmy jakieś przykładowe, czy by pan nam dał radę odpowiedzieć. Przykładowe gospodarstwo, na przykład 100 hektarowe. Przy jakimś tam scenariuszu, już pan pewnie powinien wiedzieć na ten czas, jest jakiś scenariusz wybrany przez szkolących, czyli jak ma wyglądać na przykład dopłata, pełna dopłata w gospodarstwie 100 hektarowym. Czyli podstawowa, to wiemy ileś tam 118 euro. No i skorzystajmy z jakichś ekoschematów i chcielibyśmy wiedzieć, czy to jest więcej, czy mniej niż było. To znaczy, pomieliśmy tak. W granicach średnio, takie gospodarstwo średnio miało jakieś około 800 zł. Teraz chcielibyśmy wiedzieć, bo wszyscy mówią przed i wobec, że będzie więcej. To znaczy, czy pan nam potrafi odpowiedzieć na dzisiaj praktycznie z dokładnością? Ja wejdę w słowo tylko. Zależy w jakim schemacie, wiadomo, ale no, żeby nam pan tak jakby przedstawił. Ja wejdę tylko w słowo, panie pośle, niech pan zapisze. 118 euro dostajemy podstawy teraz. Tak, 118 euro jest podstawy, oprócz tego jest jeszcze dopłata dodatkowa. Tam jest to taka, jak była do tej pory, była od 3 do 30 hektarów, teraz jest od 1 do 30, czyli już zapewne 30 hektarów, nie tak jak było za 27. Tylko tutaj jest różnica, że powyżej 300 hektarów akurat tej dopłaty już nie ma. Tak? No i do tego jeszcze z takich dopłat jest ta uzupełniająca płatność podstawowa, która weszła w ubiegłym roku. Ona tam parę groszy chyba jest więcej, bo było chyba 41, teraz będzie 44. To jest tam do zbóż, rzepaku i takich. To są te dopłaty, które macie jakby do wszystkiego. No plus inne to są. Tam 40, tak, bodajże 42 euro. Natomiast jeśli chodzi o resztę, tak? Jeśli chodzi o resztę, no to każdy tutaj będzie mógł sobie dopasować jakieś ekoschematy jakby do własnej produkcji, tak? Powiem taki najprostszy przykład, bo jest coś taki ekoschemat, jak tak zwane rolnictwo węglowe, które się składa tam z 8 różnych elementów, tak? I żeby uzyskać pieniądze z tego ekoschematu, to tam jest przy 100 hektarów, to do 100 hektarów to trzeba mieć minimalną liczbę punktów, która wynosi 125, bo jest to taki wzór do obliczenia. Przy 100 hektarach to będzie 125 punktów trzeba mieć, tak? Jeden punkt to jest 100 zł, to jest 125 punktów trzeba mieć minimum, tak? Natomiast można mieć ich dużo więcej. Takim najprostszym jakby ekoschematem 125 punktów to jest przy 100 hektarach, to jest 100 zł, to jest 12 500, tak? To jest minimum, żeby ten ekoschemat zrobić, tak? Bo są inne, które jakby nie są uzależnione od tej punktacji, ale tutaj, jeśli miałby być wybrany któryś z nich, to trzeba za pomocą różnych ewentualnie tych jakby poddziałań w tym ekoschemacie uzyskać łącznie 125 punktów. Więc teraz powiem taki najprostszy przykład. W tym jest też na przykład ekoschemacie uproszczone systemy uprawy są, tak? Czyli jakby bezrokowe systemy uprawy. Tutaj jest taki wymóg, że no, ma być uprawa bezpłużna, przedsiewna i pożniwna i na koniec musi zostać. Czy to jest do każdego hektara bezpłużna? Tutaj nie ma dogresywności, natomiast do tych hektarów, na których pan to zrobi. Nie ma dogresywności. Tak? Moment, teraz ja bym chciał się tylko wtrącić. No jest, ponieważ ta płatność jest przyznana do łącznej puli pewnych tam hektarów. Tam są wyliczenia, szczególnie jeżeli będzie na przykład jest 100 tysięcy, załóżmy 100 tysięcy hektarów, tak? I to jest ta pełna podstawa. Jeżeli będzie milion, no to jest pomniejszone, prawda? No to tak, ale tutaj, no, że tak powiem, my nie możemy teraz, że tak powiem, stwierdzić, jak to będzie, bo teraz będzie pierwszy rok działania tych ekoschematów i tak naprawdę to wyjdzie w praktyce, ile jakich schematów rolnicy będą i ile jakich schematów będą rolnicy korzystać. Tak? Oczywiście są różne ekoschematy, ale już dokończę z tym systemem bezorkowym. On ma akurat 4 punkty, tak? Więc przy takim systemie bezorkowym, jeżeli załóżmy na wszystkich gruntach ornych ktoś będzie prowadził tego rodzaju uprawę, to dostanie 400 zł więcej do tej płatności podstawowej i w efekcie będzie miał więcej niż było to przedtem. Tak? Natomiast może
nie musi tego zrobić na całości, na innej powierzchni może zrobić coś innego. Jest na przykład wymieszanie słomy z glebą. Tam jest 2 punkty, czyli jest 200 zł do hektara. Jest też wymieszanie na przykład obornika. Tak? Są, tak, minimalną liczbę punktów trzeba osiągnąć, ale to tutaj akurat są różne możliwości i wcale to nie jest takie trudne. Natomiast może być pewna ilość gospodarstw, które mogą trochę stracić na tym. Głównie tacy na przykład, którzy mają trwałe użytki zielone i chociażby nie mają zwierząt, tak? Albo mają taką strukturę, że mają dużo trwałych użytków zielonych, mniej gruntów ornych i na tych trwałych użytkach zielonych nie bardzo jest co zrobić, tak? Bo tam się nie zrobi systemu bezorkowego, tego czy tamtego. Jak nie ma zwierząt, to praktycznie nie ma nic dodatkowego, tak? Więc generalnie może być taka grupa jakaś raczej, jakaś może nieduża, która może trochę na tym stracić, natomiast chyba nie będzie jakichś specjalnych problemów, żeby uzyskać te dopłaty przynajmniej na takim poziomie, jakie były do tej pory. Być może niektórzy skorzystają. Tak pokrótce. Mogą być i większe, no to ale to zależy co, kto, no bo na przykład mówię, jeśli chodzi o system bezorkowy, to i tak wielu rolników tego rodzaju... Na moment. To co pan mówi, bardzo interesujące rzeczy, ale mi się wydaje, że to trzeba by było na szkolenia. Proszę powiedzieć, kiedy te szkolenia będą poszczególne. Ale jeśli chodzi o ekos... Przepraszam, pan zadał pytanie, ile ale dostanie... Ale pytanie było dobre, niech pan skończy, tak? Tak, ja mogę skończyć. Ja mówiłem o tym, że szkolenia w tej chwili robimy we wszystkich gminach, tak? Natomiast ja pani w tej chwili nie powiem, w jakiej gminie jest. Ja dzisiaj robiłem takie szkolenie w gminie Kobylanka na przykład, tak? Natomiast my mamy na stronie internetowej naszej taką zakładkę szkolenia, gdzie jest harmonogram szkoleń, gdzie są podawane te szkolenia i tematy tych szkoleń, gdzie, w której gminie się takie szkolenie odbywa. Mówię, dwie rzeczy są, tak? Ekoschematy i to, co... Ale to jest inna, że tak powiem, to jest inna rzecz. Mówię, ekoschematy, czyli to, co możecie robić i ile za to dostać, to my jesteśmy przeszkoleni i robimy te szkolenia, tak? Robimy na bieżąco i mówię tak, na końcu tego praktycznie będziemy mieli szkolone, skończone. Natomiast jeśli chodzi o e-wniosek, czyli to, jak to będzie zaimplementowane do aplikacji, no to tego jeszcze nikt nie wie, bo tego nie mamy. Mamy mieć te szkolenia na początku... Zaczną się od 7-8 marca, tak? I my musimy być z tego przeszkoleni po to, żebyśmy mogli mieć uprawnienia do tej aplikacji i to wykonywać, tak? Ale to są dwie różne rzeczy. Więc mówię, jeśli chodzi o tę możliwość, że tak powiem, uzyskania większych dopłat, to ona jest. No, w naszym województwie akurat są duże gospodarstwa i ten chociażby system bezorkowy jest dosyć używany przez wielu rolników, więc to jest praktycznie zrobienie czegoś bezkosztowo, bo macie do tego sprzęt i tak już tego rodzaju uprawy prowadzicie, więc akurat jest możliwość, żeby to zastosować. Natomiast powiem jeszcze o jednym takim co do niektórych rzeczy może się przydać, tak? Jest jeszcze taki ekoschemat, który się nazywa integrowana produkcja roślin i tam jest to jakby produkcja certyfikowana i na przykład trzeba tam odbyć szkolenie, żeby uzyskać taki certyfikat i prowadzić tą produkcję pod, że tak powiem, zgodnie z metodyką, która jest do danej produkcji zapisana i na przykład jest to ponad 1300 zł do hektara i jest na przykład taka możliwość, że na przykład, nie wiem, okopowe czy buraki cukrowe można w takim ekoschemacie prowadzić i mieć oprócz dopłaty do buraka cukrowego, która jest tam też w okolicach 1300 zł, jeszcze 1300 zł za ekoschemat. Tak? To tak nawiasem mówiąc, niektórzy będą mogli z tego skorzystać, jeżeli będą chcieli. Tak? Więc teraz kwestia tylko taka, no mówię, to wszystko zależy od każdego gospodarstwa indywidualnie. Tak? Każdy będzie musiał sobie że tak powiem, dopasować takie schematy, które pasują, ekoschematy, które pasują do jego produkcji, żeby, że tak powiem, nie ponosić dodatkowych kosztów, ale możliwości są. Jest ich dużo, jest dużo różnych wariantów, więc... Bardzo dziękuję. Proszę państwa, jeszcze jedną rzecz powiem, bo jak tutaj słyszę, że ktoś
nie chce. Ekoschematy nie są obowiązkowe, są dobrowolne. Jak ktoś ich nie chce robić, to nie zrobi i wtedy będzie miał niestety mniejsze dopłaty, tak? Andrzej, ja tylko momencik, bardzo dziękuję za wypowiedź, z tym, że ja czytałem na internecie, być może to jest tylko fake news, że jeżeli nie zrobimy jakiegokolwiek ekoschematu, to nie dostaniemy tej podstawy. Tak jest. Nie. To nie, nie ma nic wspólnego. Panie pośle, po to państwa zaprosiłem, żeby panu pokazać, że jednak nie działa to do końca tak, jak powinno działać, bo my KPS już mamy zatwierdzony chyba od listopada czy od grudnia, prawda? Mamy marzec, mamy kampanię dopłatową, także więc nie wszystko funkcjonuje. Państwo też nie wiecie, na czym bazujecie, z tym, że tutaj pracownik jeden nie chciał się wypowiadać, stwierdził, że on jest zmuszany wręcz, bo jest jakiś tam projekt, szkolić ludzi, czyli powiaty nasze, poszczególne gminy, na podstawie projektu. Nie na podstawie tego, co jest teraz zmienione, prawda? Dlatego chciałbym tutaj, żeby pan poseł widział, że jednak coś nie funkcjonuje. Panie Andrzeju, proszę. Pan poseł tutaj właśnie już w trakcie wypowiedzi, którą przed chwilą słyszeliśmy, właśnie mówił, że to wszystko nie jest takie proste. I tu, proszę państwa, chciałbym powiedzieć, i tu nie oszukujmy się i nie czarujmy, ale w tym roku to wiele gospodarstw będzie miało dopłaty mniejsze. A dlaczego? Dlatego, że jest to rok przejściowy, tak od góry mamy taką informację, ale warunkowość nas nie obowiązuje, czyli te 65% odpowiednia struktura zasiewów, ale dostaniemy 118 euro dopłaty. Natomiast jeżeli nie zrealizujemy ekoschematu, to co pan przed chwilą powiedział, nie dostaniemy dodatkowej dopłaty. Ja rozumiałem na początku, mówiąc o roku przejściowym, że niezależnie od tego, jakie będę miał uprawy, bo niektórzy już tak mamy strukturę poprowadzoną gospodarstw, że niestety nie jesteśmy w stanie nic wymyśleć, chyba że zlikwidujemy którąś uprawę założoną jesienią, żeby wejść w jakiś ekoschemat albo w takie ekoschematy, które coś nam pomogą. A tak to może się okazać, że pozostaniemy po prostu przy tych 118 euro i nic więcej. Także ten rok może być naprawdę, jeśli chodzi o dopłaty, bardzo trudny i ciekawy. I tutaj wydaje mi się, że powinniśmy mieć, mamy do pana posła prośbę, żeby właśnie próbować jeszcze z tym w jakiś sposób zawalczyć, nie wiem, wrzucić to jako schematy do jakiegoś wspólnego garka, podzielić to przez hektary i ewentualnie niech te dopłaty byłyby no większe niż 118, ale nie opierały się na tych dodatkowych ekoschematach. Przynajmniej w tym roku przejściowym, gdzie byliśmy w to wrzuceni już w trakcie, bo w trakcie zostało to wprowadzone po naszych zasiewach i z drugiej strony, żebyśmy mieli chociaż chwilę na przygotowanie się do tego. Ja nie mówię, żeby odstępować od tego schematu w tym roku. Próbujmy to realizować, ale naprawdę to może być trudne. Ja nawiążę do słów Andrzeja. Po pierwsze, wiem, że niektórzy rolnicy w ogóle nawet chcą rezygnować z dopłat, bo mają takie areały obsiane w takich procentach, że one gdyby zmienili, to praktycznie będą tracić na tym. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że to nie jest takie proste. Ja uważam, że ODR-y powinny teraz naprawdę maksymalizować swoją rolę i pracę, dlatego że trzeba szkolić, dokształcać i praktycznie symulować pewne warunki, dlatego że w niektórych przypadkach albo w wielu przypadkach Andrzej nawet nie będzie się opłacać sięgania, dlatego że jeśli na przykład do 12 godzin masz zaorać obornik, tak, do 12 godzin masz zaorać obornik i będziesz szybko, znaczy to robił ciągnikiem, to niektórzy obliczają, że więcej spali paliwa, więcej czasu straci, niż dostanie te punkty, tak, po 100 zł. Czyli on będzie musiał też kalkulować, będzie musiał pewne takie estymacje doprowadzać, żeby czy jemu się to opłaca. Na przykład, oczywiście. Właśnie, a drony cały czas będą. No. No właśnie, no nie, to. No i dlatego tutaj bym powiedział, że tutaj trzeba poprawić wiele kwestii. Poprawimy. O, ja wiem, czy z wyborami. Poprawimy. Natomiast właśnie tutaj rola ODR-u, żeby rzeczywiście to doradztwo było cały czas takie. Znaczy, natomiast, no słuchajcie, wiem, że to jest bardzo trudne i ja uważam, że to, co Andrzej mówił teraz, że ten rok przejściowy, on powinien być rzeczywiście przejściowy całkowicie, dlatego że naprawdę jest wiele kwestii, no bo to jest niby rachunek dobry, bo jeśli przeoramy obornik szybko, no to wiadomo, zwiększamy azot, znaczy
Tak, ale skąd tego obornika i skąd na przykład 12, załóż, ile hektarów ktoś tam zrobi, to trzeba to wszystko kalkulować. Krótko mówiąc, natomiast to, co Andrzej powiedziałeś, rzeczywiście trzeba byłoby coś tam pomyśleć nad tym, żeby, no, żeby ten pierwszy rok był taki troszeczkę, no nie wiem, albo luźny, albo taki przeciętny w aspekcie... Proszę? Nie, tam gada. No tak, ale poszukuj już. Jest prosta zasada. Zawsze. Ja jestem mało rolny rolnik, 10 hektarów. Trzymam tucznik i w tej chwili do państwa sprzeda tucznika, to jest sznurek na wierzch. Po 3 zł czy po 5 to jest katastrofa. Do czego dążymy? Żeby chłop nie mógł sobie świni zabić? Żeby nie mógł utrzymać? Bo zaraz kary? No panie, no zmódlcie się. Tylko... Druga zasada. Z Ukrainy wiozą tuczniki do Polski, a Polak co? Już jest B? Pomagamy dla Ukrainy, a dla nas kto pomoże? No ludzie, zmiłujcie się tam. Dobrze. To jest... Pan Kowalczyk wychodzi jeszcze na koniec. Pan Kowalczyk wychodzi i mówi tak. Kupujcie nawozy, bo nawozów nie będzie. Kupiłem nawóz po 5 tysięcy, teraz jest po 2. Teraz ja pójdę do pana Kowalczyka, napiszę list, że mam mi zwrócić to, co ja poniosłem. Bo on okłamał społeczeństwo całe. On powinien tu przyjechać, nie pan, tylko on powinien tu przyjechać i powiedzieć tak. Bije się w pierś, okłamałem naród, okłamałem chłopów. Gdzie jest? Nie ma go. Po prostu dla mnie to jest żenada. Jako rolnika jest żenada, że mamy takiego ministra. Minister Adamowski to był 100% ministrem, bo ten to się nie nadaje. Wierz pan mi czy nie, ale wierz pan mi czy nie, na koniec powiem. Chłopi wypiszą wam mandat. Chłopi wam wypiszą mandat i będziecie dopiero mieli boleśne słowa, że nie dojdziecie do władzy. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja po kolei postaram się oczywiście w miarę możliwości odpowiedzieć. Tak? Po pierwsze tak, no, do trzody chlewnej no, cały czas jakby promujemy trzodę chlewną. Pamięta pan dopłatę do prosion, tak? Do baciory, tak? Mamy... No dobrze, ale poczekaj pan, no. Zwiększyliśmy dopłatę do paliwa, tak, dla trzody chlewnej, ale dobrze, ale jeszcze dalej. No i teraz popatrz pan teraz globalnie, pomyśl pan. Jeśli chodzi o tego... No dobrze, ale ja na razie... Ja słuchałem. Ale chłop nie ma, mówi wyraźnie. No dobrze, to słuchałem. Nie ma do świn dopłaty do... Jest do trzody chlewnej, nie ma do 30 hektarów. A od trzody spadałem i nie ma, gmina nic nie wie. A jak to nie? Dała planie. Jeszcze to nie funkcjonuje. Ale zrobiliśmy już ten krok. A zrobiliście, ale tego nie ma. Chłop nie dostanie. Dostanie do bydła. Dostanie, no zaraz dostanie. Po wyborach. No, to po wyborach byłoby sensu. No dobrze, ale chwileczkę. No to staram się odpowiedzieć. No przecież ja wiadomo, że nie będę, nie usatysfakcjonuję pana, no bo pan ma już określoną tezę i pan już tej tezy będzie bronił. Ale teraz no, po kolei. No jeśli tucznik, że nie może pan chować, no ale popatrzcie, jakie to jest no, brzmienie międzynarodowe. Wyobraźcie sobie, że rolnik hoduje tego tucznika i jest ASF, tak? Wtedy nam Unia Europejska, wiedząc o tym, że ja grilluję cały czas Polskę, bo tylko czeka, żeby coś tam na Polskę znaleźć, praktycznie całkowicie może zabrać nam wszelkie dopłaty, wszelkie kwestie unijne, dlatego że co? Nie dokonaliśmy bioasekuracji dokładnej. Rolnik nie przestrzegał, a jak nie przestrzegał, to rząd albo odpowiednie służby go do tego nie przymusiły, albo no, nie dały takiej gwarancji i praktycznie całość leci w górę. I będzie pan odpowiedzialny za wszystko, że praktycznie cała może rolnictwo nie otrzymać pewne kwestie, jeśli chodzi o dopłatę do trzody chlewnej, tylko dlatego, że nie zachowaliśmy bioasekuracji. A bioasekuracji nie może zachować rolnik, dlatego że jeśli by zachował do tucznika, jak pan mówi, 2, 4 czy 5 świnek by pan chciał hodować, to musiałby pan bioasekurację zaaplikować za 30, za 40 tysięcy złotych. Panu się nie opłaci zrobić takiej bioasekuracji, żeby pan tak zabezpieczył, żeby pan nie dostał ASF-u żadnego, znaczy nie przyniosł tego wirusa. I wie pan, to jest taki błędne koło. Ma pan rację, z punktu pana widzenia ma pan całkowitą rację i każdy panu przybije brawo. Ale z drugiej strony, gdyby pan powiedział, że pan ma odpowiedzialność za to wziąć, czy jeśli coś się stanie, to wtedy nikt nie dostanie żadnej dopłaty, to wtedy pan by się zastanowił, a to może rzeczywiście... Zgadza się?
Nie ma i ja jestem dalej. Świnie wybijecie w kraju całym, ludzie politykują, ja jestem, będzie to żywotnie, tak, i grypa i COVID. To ale jeszcze raz panu mówię, no to ja tu wytłumaczyłem panu kwestię odpowiedzialności, tak, odpowiedzialności zbiorowej takiej jakby. Odpowiedzialność, pan uważa, że pan ma rację i rzeczywiście, bo kiedyś hodowaliśmy świnie, mieliśmy kury, nie było salmonelle, nie było ASF-u i było jakieś wszystko się... No ale teraz są inne czasy i teraz jeszcze raz jest odpowiedzialność. No odpowiedzialność jest, wie pan, pan może mieć hodowlę kur, na przykład jajka i kury, ten ma pan 15 tysięcy i przelatuje nagle 1500 łabędzi, nagle przelatuje. No przelatuje tutaj i co? I jedna pada łabędź. No i co pan? I wszystkie utylizować musimy w ciągu, głupota totalna, ale musimy tak zrobić, nie? Czyli to są pewne wymogi unijne. Jesteśmy w Unii, musimy pewne przestrzegać Unii zasady, chociaż widzicie, że Unia nas grilluje na każdym i tylko czeka, żebyśmy coś jakieś popełnili błąd i zrobili. Natomiast to, że pan mówi, że świnie przewożą z Ukrainy, to no, no, ja pierwszy raz to o tym słyszę. No ale to wie pan, no pan tylko tak mówi, ale no, nie wie pan, że to jest fakt, bo tylko pan mówi i to jest fajne, fajne, że to, bo wie pan, fake news roznosi się od razu. Nie trzeba powtarzać. Ono się od razu odnosi. Prawda, to wie pan, jak jest przysłowie, zanim prawda włoży buty, to kłamstwo biegnie już pół świata, nie? Dlatego, że kłamstwo szybko się roznosi. Dobra nowina, trzeba ją cały czas powtarzać, nie? I dlatego ma pan jakby rację i ja przyznaję panu, że jak pan to mówi, to jest jakby racjonalne. Tylko, że popatrzmy to szerzej, popatrzmy z góry, z większej perspektywy i wtedy nie jest takie to raźne, bo jak pan na wsi tego świnie się stanie, że będzie miał ASF, to wtedy zobaczy pan, jak potraktują pana właśnie wszyscy sąsiedzi i tak dalej. Powie, że przez pana nie mamy to i to i to i wszyscy musimy wybić świnie po drodze. Ale oczywiście na razie... No dobrze, ale wie pan, no... Proszę? No wie pan, no tak samo jak korborany i tak dalej, jak wilki teraz, no ale to wie pan, no to jest, no wszystko mamy, wszystko jest swój czas i w razie czegoś będzie czas, że może i nie będą podobane, zobaczymy jakie będą. Dobra, temat świnki były, panie kolego Michale Haptar. Aha, jeszcze mogę powiedzieć wam o tym terminalu. No dobrze, no niech pan... Słuchajcie, ten terminal zbożowy to nie jest taka też łatwa sprawa. Mogę wam powiedzieć, że byłem 3 dni temu w Ministerstwie Finansów i byłem przedstawicielem portu Szczecin-Świnoujście i okazuje się, że sprawa jest rozwojowa, ale sprawa jest też bardzo poważna, dlatego że to trzeba integrować tak. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Wsi, KOWR i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na samym szczeblu centralnym. I praktycznie dopiero, i jeszcze poszukiwać trzeba operatora, bo tak jak tutaj ktoś powiedział, że polega to na tym, ten terminal zbożowy nie będzie polegał na tym, żebyśmy tam przechowywali zboże, tylko żebyśmy obrót cały czas robili i na przykład jeśli będzie po 1300 zł, załóżmy, tak, to on sprzeda po 1320 i on już będzie miał obrót, to już będzie miał zysk, bo wiadomo, że no, no my jak przechowujemy, to nie chcemy, żeby tam 10 zł było więcej, czy ten, tylko chcemy, żeby było rzeczywiście spektakularna podwyżka, tak. I dlatego jest to sens, jest to racjonalne postępowanie, pragmatyczne, natomiast trzeba rzeczywiście patrzeć, że no sam operatora znaleźć, nie może to być firma no, quasi... No właśnie i tutaj Polska Grupa Spożywcza. I Polska Grupa Spożywcza w jakiś sposób nie dźwiga tego tematu na razie. Nie dźwiga tematu i pan ma rację, to powinna być Polska Grupa Spożywcza, i ten terminal zbożowy moglibyśmy zrobić, bo mamy takie siły i środki i mamy miejsce na to, na ten terminal zbożowy i oczywiście on by był na tej zasadzie, że moglibyśmy bardzo dużo skupować tego zboża i od razu eksportować je, a nie przechowywać, tylko eksportować na przykład do Afryki, do Afryki, państw Afryki Północnej, ale jednocześnie można by było handlować tym zbożem. No tak, no. Elewar ponoć to też już tam się zapchał, natomiast ja mogę tylko tyle powiedzieć, że ja mam jakby pod takim wsparciem, czy tak pod taką kontrolą Młyny Stoisław, tak? Ja mogę was zapewnić, że od początku, kiedy jest wojna na Ukrainie, do Młyna Stoisław w Mścicach, to jest powiat koszaliński, nie przyszła ani gram zboża z Ukrainy. To daję wam słowo honoru. Nie tylko pewne, tylko ci, co chcieli przechowywać, nie? Bo
bo pamiętacie, jak byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, pan ogłosił, że skupuje natychmiast tony pszenicy, 1550 wtedy było, 1550, no a teraz już rzeczywiście, teraz chyba jest 1310, o ile... Panie pośle, ja się wtrącę troszeczkę. Tutaj jestem, tu, z tyłu. Gdzie? Znaczy z przodu. Albo tutaj... Panie pośle, mamy informację, że Elwar faktycznie przeinwestował i kupował za drogo. No a teraz mamy pszenicę, tam ma pan karteczkę, zaraz pokażę, 1100 zł za pszenicę konsumpcyjną. A w październiku, na przełomie listopada, 1600 dawali, gdzie normalne firmy dawały 1400. No jeszcze mogę powiedzieć, też nie wie, też będę musiał się dokładnie spytać i jakby no, wyegzekwować, co to znaczy ta zboże, znaczy pszenica techniczna, tak? To, no, zboże techniczne. Kto wprowadził ten temat techniczny, bo to wiadomo, jakie są teraz nadużycia w tej kwestii i, co, i po co, i dlaczego, i o może dlaczego. To też... To tak jak legalizacja wszystkich kurek, już wszyscy się po prostu kury zaczęli bić. Kolego Michale, możesz? No proszę Państwa, no kury to już było no totalne nieporozumienie. Nikt nie wydał to absolutnie przy chowie, przy domowym, przy zagrodowym, kilkanaście kurek, czy tam ptactwa, wszystkie tam indyki, gołębie, kaczki, gęsi i tak dalej. Absolutnie będzie można, absolutnie bez żadnej rejestracji nie ma potrzeby do powiatowego lekarza weterynarii. A w ogóle a propos weterynarii, pamiętacie słynną piątkę? Pamiętajcie, że tylko inspekcja weterynaryjna będzie mogła wkroczyć do państwa gospodarstwa. Żadna inna inspekcja, jakieś tam pseudo, quasi i tak dalej. Tylko państwowa inspekcja weterynaryjna będzie mogła wkroczyć, znaczy kontrolować państwa, jeśli chodzi o pieski, koty czy tam inne zwierzęta domowe, tak? Tylko i wyłącznie, tak, to też jest praktycznie wasz sukces i nasz wszystki sukces, że żadne te pseudoinspekcje nie mają prawa i nie będą miały wejścia do gospodarstwa domowego. No to byśmy chcieli teraz kolegę Michała, żeby przedstawił takie, ile mamy zboża w zachodnim, w tym, w Chocznie, tak, i w magazynach. Teleinformacje były. Dzień dobry Państwu, Michał Haptar. Teraz już nie kierownik biura powiatowego, a kierownik biura kontroli na miejscu zachodniopomorskiego działu regionalnego. Jeszcze jak byłem kierownikiem biura powiatowego, dostaliśmy takie zapytanie z ministerstwa, abyśmy sporządzili ankietę na temat, jak to wygląda w Polsce sytuacja zbóż. Tak? Dzwoniliśmy, rozmawialiśmy z naszymi rolnikami. Różni, każdy inaczej odpowiadał to, co uważał za stosowne. Nie jest to miarodajne, tak, można powiedzieć, bo niektórzy w ogóle nie chcieli odpowiadać, a niektórzy po prostu przeszacowali, podali inne liczby niż to rzeczywiście jest. Bo podczas rozmowy po prostu mówili, nie podam, albo... Ja może od razu powiem. Ja wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor Violettą Jas, z panią, i powiedziała, że już są dane nieaktualne całkowicie. Tak. Dwa tygodnie były te ankiety. I też były takie pewne kwestie. One nie są miarodajne. One są miarodajne, ale bo na przykład jeden z rolników sprzedał na przykład ileś tam wiele ton zboża, już sprzedał na przykład dwa dni temu. Wiem nawet to duże. Panie pośle, może tylko... Możesz to podać, ale ono jest równie aktualne. Znaczy nie chodzi mi o samo to, ile mamy tych zbóż, tak, w tych magazynach, bo to nic nie jest to miarodajne. Jednakże w powiecie chocztyńskim jest około 1300 gospodarstw, z czego około 300 jest ponad 50 hektarów. Tak? To też wskazuje, jakie jest ruszenie struktura tego gospodarstwa. Stanisław, Michał, poczekaj. Jeszcze raz, żebyście słyszeli. 1300 gospodarstw, z tego 300 powyżej 50 hektarów. Jest to, daję liczbę, tak? Co do ubezpieczeń, Szanowni Państwo, mam informację, że susza jest szacowana przez rzeczoznawców, a nie przez aplikację jungowską, tak?
nie jest tutaj brane. To jest najnowsza informacja. Pracuję, współpracuję z agroubezpieczeniami. Informację od... Dostałem informację od dyrektora regionalnego, który... Pan prowadzi PZU, tak? Nie, agroubezpieczenia. Ale Jung musi ogłosić na danym terenie suszę. Nie, jedzie rzeczoznawca i stwierdza, czy było tak. Każdy zostawia. Takie są informacje. Andrzej, weź mikrofon. Słuchajcie. Tak miało być, tak chcieliśmy, tak ale jest, tak, panie pośle. Tak chciało ja być, taką no, mam informację nie, to znaczy my chcieliśmy w ten sposób, że jeśli rzeczywiście miałaby być ta no, aplikacja NGOS-ka, gdzie by było tak z definicji, to druga instytucja odwoławcza miała być rzeczoznawcy. I taki to miało być w stronę, pamiętacie, tak? Tutaj poniekąd pan Michał ma rację. Ale... Rzeczoznawca musi przyjechać na pole. Ja, proszę państwa, ubezpieczyłem od suszy, kiedy miałem możliwość. Mówię, będę jako królik doświadczalny robił po to, żeby sprawdzić, czy to zadziała. Czyli miałem ubezpieczenie zawarte jesienią, cały pakiet i dostałem propozycję wiosną, że mogę doubezpieczyć. Doubezpieczyłem i co się okazuje? Rzeczoznawca przyjeżdża, szacuje, no i rzeczoznawca uznał, że susza jest tam na poziomie jakimś tam, powiedzmy, ale niestety aplikacja jungowska nie wykazała, że susza przekracza 30% na moim terenie i nie mogę uzyskać ubezpieczenia. Nie mogę mieć uznanej straty. Czyli to, jeżeli do 30, to owszem, no moja strata, tak, moje ryzyko, ale dopiero powyżej 30% ustalone przez Jung i wycena rzeczoznawcy. Ja przekazuję informację, jaką uzyskają od dyrektora regionalnego. Czyli nie, rzeczoznawca pojawić się musi, to na pewno, tak? Ale mimo wszystko Jung. Bez ogłoszenia suszy. Tak więc proszę zapytać się w agroubezpieczeniach, na pewno wyjaśnią więcej. To jest uzyskana informacja od dyrektora regionalnego, tak? Czyli mamy to, że jest na pewno rzeczoznawca. Dziękuję. Dobra, dziękuję Michale. Coś chciał mówić, no? Ja to teraz powiem o tej suszy. Proszę. Witam serdecznie. Przyjechał z dalekich krajów. Tuczno, Mirosław Ignaszak, członek zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Cała historia związana tutaj z suszą, z tym wszystkim zaczęła się w 2015 roku, kiedy nasz powiat wysechł. Jak i tutaj nasze ościenne, między innymi Szczecinecki. I zaczęliśmy drążyć temat, skąd to się bierze, tak? Dlaczego akurat my mamy wszystko na polach wyschnięte, a nie mamy ogłoszonej suszy? No i zaczęły się rozmowy z panem Droszewskim. Okazało się, że my w Tucznie podlegamy pod stację meteorologiczną w Drawnie. A proszę posłuchać dalej. To był 2015 rok. Dzwonię do Urzędu Gminy w Drawnie. Jedna osoba nie wie nic o stacji. Druga osoba nie wie nic o stacji w Drawnie. W końcu ktoś gdzieś, a w końcu pan Doroszewski dał mi dane z GPS-u współrzędne, gdzie ta stacja się znajduje. No i z Adamem przyjeżdżamy do Drawna. Okazuje się, że stacja jest na oczyszczalni ścieków. Nieogrodzona, niezabezpieczona, nad jeziorem i Jung dane ma tutaj dla całego terenu rejonu. To mówię, tam ptaszki swoje zostawiały i tak dalej. I zaczęliśmy razem z prezesem, ja tutaj u siebie na powiecie, zrobiliśmy troszeczkę taką małą akcję, gdzie przy pomocy wszystkich gmin, Mirosławie, Tuczno, Człopa, Wałcz i my jako Izba Rolnicza postawiliśmy w Tucznie pierwszą stację meteorologiczną na w pełni wyposażoną, która spełniała wszystkie normy dla naszego terenu. To był 2017 rok, pamiętam jak podpisaliśmy umowę, to lało, że nie było świata widać. W ślad za tym ruszyła akcja i postawiliśmy tych stacji, panie prezesie, bardzo dużo na terenie naszego województwa. Tak, nadal stawiamy. Jesteśmy województwem, które posiada najlepszą sieć stacji meteorologicznych w Polsce. Mamy tego naprawdę bardzo dużo. I co się dzieje? Kiedy to zaczyna działać? 2018 rok susza, zgadza się. 19 rok susza, zgadza się. 20 rok susza. Wprowadzono nam aplikację w końcu, tak? Bo stacje zaczęły działać dobrze. Wprowadzono nam aplikację. Do tego stopnia to wszystko
się zagmatwało, że Jung nie wierzy, że mamy suszę, bo przysyła 3 zespoły konsultacyjne na teren naszego województwa. Stworzono raport, który tą suszę nie stwierdza tej suszy. Przyjechali na pola, wilgotność gleby wynosiła 3%, kiedy kartka papieru ma 8%. Tak? Nie dokopali się w ogóle do wilgotnej gleby. I co się okazuje? Raport, który to wszystko opisuje, na ostatniej stronie jest opis profesorów, tak, osób uczonych w piśmie, że przyczyną wyschnięcia naszych upraw jest prawdopodobnie, tak? Nie to jest, że prawdopodobnie zbyt wysoka temperatura w okresie kwitnienia. Słowo prawdopodobnie, nie wiem, jak to w ogóle interpretować, tak? I teraz kolejna sprawa, o której chciałem powiedzieć. Panie pośle, to jest ważna sprawa odnośnie stosowania nawozów azotowych na naszym terenie teraz w okresie lutego. Stworzyliśmy sieć stacji meteorologicznych, które są wpięte do systemu jungowskiego. To działało, każdy ma wgląd z nas, rolników, są aplikacje, są dostępne strony, z których możemy korzystać. Ale to było za pięknie, żeby to działało. Jung bierze, brał parę lat temu 1 600 000 złotych dotacji za ogólnie monitoring suszy. W tej chwili mamy pobudowane stacje meteorologiczne. Każdy praktycznie powiat ma tych kilka stacji, to wszystko naprawdę działa dobrze. Nie jest tak, że my wtórnie jesteśmy zdani na Drawno, bo to też działa tak, że dla naszego terenu, czyli na przykład dla Drawna jest stacja i żeby wyliczyć klimatyczny bilans wodny, bierze się jeszcze dane z 12 najbliższych ościennych stacji i to jest wtedy wszystko uśrednione, tak? Czyli to jest na takiej zasadzie, że jak idę z psem na spacer, to mamy po 3 nogi. Średnio. Bo to nie jest dany teren. To jest wszystko zrobione tak, że jak my nie mieliśmy stacji, to w Baszkowicach była stacja, ale działa na takiej zasadzie, że może się mylę, ale ja rozmawiałem wtedy z dyrektorem Kalinowskim. Był pracownik, który spisywał dane z deszczomierza takiego grodowego, który my mamy, jako każdy, wszyscy rolnicy u siebie na gospodarstwach. Oni to czytywali, bo będąc na targach zainteresowałem się tą stacją, jak to działa. Tak? Teraz wiadomo, jest stacja w pełni wszystko wyposażona, tak jak wszystkie inne. Tak? I teraz jesteśmy uzależnieni, termin siania, sianie nawozów mamy uzależniony od temperatury. Tak? Czyli w ciągu 5 dób musi być temperatura 3 stopnie Celsjusza. Uśredniona, tak? Ale co się dzieje? Stacje jungowskie, które mamy u siebie, nie decydują o tym. Tylko przekazano to wszystko dla IMGW. Prawdopodobnie IMGW wzięło nową pulę pieniędzy za to. Ale IMGW nie ma stacji u nas. Tylko ma Jung. I oni nie mają wglądu do danych z tych naszych stacji. Ja w tej chwili jestem w stanie to udowodnić u siebie, jak i na gminie Moryń. Mają stację, gdzie temperatura, gdzie średnia dobowa temperatura jest przez 10 dni już 3 stopnie, a rolnicy nie mogą siać nawozów, no bo IMGW o tym decyduje, IMGW nie ma stacji i nie wiedzą w ogóle, jaka jest temperatura. Więc prosiłbym, żeby zrobić z tym jakiś porządek, bo jeżeli my mamy stacje jungowskie, to dlaczego oni wrzucili nam IMGW teraz do tego, której IMGW nie ma stacji, nie ma dostępu, bo oni dane muszą, jeden drugiemu musi zapłacić za przekazanie tych danych, tak? Także teraz pytanie jest, po co mamy budować dalej te stacje, tak? Jako pionier całej tej sieci tych stacji, nie chcę, musimy kolejne stacji budować, bo też szkoda pieniędzy, tak? Bo nic z tego nie korzysta. Mówię, wprowadzono nam aplikację. Przyjeżdża zespół jungowski na pole i twierdzi, że wilgotności, o aplikacji decyduje teraz nam, co? Dane satelitarne. Zachmurzyło się, zaczęło kropić. Spadły tam 3-4 krople na metr kwadratowy. Wchodzimy na aplikację. Przy pani z Jungu aplikacja pokazuje opad rzędu 12 mm na godzinę. Jest susza? Nie ma suszy. Także to jest ważna sprawa, żebyśmy byli, mało tego, skoro każdy ma dostęp do tej aplikacji, do aplikacji ze stacji meteorologicznych, wchodzimy sobie na stację, patrzymy, przez 5 dni mam temperaturę 3 stopnie, jadę. ARiM może sobie łatwo sprawdzić, wchodzi na tą stronę, patrzy, faktycznie mogli siać, bo jest ta temperatura dana. Na co nam IMGW, na co nam jakieś jeszcze kolejne tutaj dziwactwa, tak? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, bo Mirosław to jest taki nasz internetowy
bardzo dużą wiedzę ma na temat. Panie poseł. A, pan poseł zanotuje w końcu. Ja bym może zaczął, bo słuchajcie, już były tak. Ale powiedz, Mirek, jeszcze chodź, powiesz. Dokładnie, krótko. Problem brzmi z tym, polega na tym, że przez 5 dób musi być średnia do temperatura powyżej 300 stopni Celsjusza. Tak. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie to biorą? IMGW na jakiej podstawie bierze te dane dla naszego terenu, skoro nie ma tu stacji meteorologicznej? Tak. Tylko stacje mają. To jest co innego. Oni tam sobie muszą grube pieniądze płacić za przekazywanie danych metodologicznych. No w tym roku no, powinno działać. No, od 1 lutego miało działać, nie działa do dziś. I w tej chwili rolnicy siedzą wkurzeni, bo patrzą na stację mongolskie, że jest 3 stopnie przez kilka dni. Jaki paradoks jest? Panie pośle, jest taki paradoks. Mamy w górach jeszcze śnieg. I województwa świętokrzyskie, dolnośląskie i jakieś tam jeszcze mogą wchodzić. U nas jest temperatura plus, jest ziemia rozmrożona, nie ma pokrywy śnieżnej, nie ma pokrywy lodowej, zastoisk wodnych. Rolnik najlepiej wie, sam pan poseł wie, że są bardzo drogie nawozy i rolnik nie wyjedzie z bardzo drogim nawozem na pole, kiedy nie można dawać, no bo to było bez sensu. I my rolnicy wiemy najlepiej, kiedy można w to pole wjechać. Taka pogoda, jak teraz jest, była do teraz, było wspaniałe warunki, żeby ten nawóz się szybko przemieścił do gleby, bo wilgoć, letki szron nawet, jak jest czy coś, to później ziemia, znaczy puszcza to na dzień i ładnie się nawóz wchłania. A my nie możemy wjeżdżać w pole, to jest porażka. Taki przepis. Jeszcze chciałem... To też nie jest chyba do końca tak, jak my mamy. Nie jest. Jeszcze chciałbym tylko dodać odnośnie opadów. 21 marca rusza kolejny monitoring suszy rolniczej. Nasze pytanie jest takie, jaki jest próg wyjściowy dla startu tego monitoringu suszy. 2020 rok 511 mm, 2021 rok 430 mm, 2020 rok 415-20 mm, z czego 165 spada w styczniu, w lutym. Za cały rok mamy 400 mm, z czego 165 spadło w styczniu, lutym, czyli w ogóle nie mamy deszczu, tak? W tej chwili mamy rowy puste, stawki puste, wszystkie cieki naturalne, nie ma nigdzie wody i jung nam wyskoczy, mamy suszę, susza hydrologiczna trwa cały czas, tak? Wchodzimy w suszę geologiczną, wysychają nam już pierwsze studnie, tak? Kolega jest tego przykładem, tak? Jung zaczyna nam monitorować suszę od 21 marca. Na jakiej podstawie oni to robią, skoro nie mają danych z tego, co było zimą, tak? Nie mamy śniegu. Kiedy mieliśmy taki naprawdę porządny ostatni deszcz? Nikt nie jest w stanie na ten temat powiedzieć, tak? U nas nie było w tamtym roku żadnej burzy, wszystko nas mijało. Więc przychodzi 21 marzec, Jung rozpoczyna nam monitoring suszy. Gdzie my jesteśmy już na minusie, tak? Bo powinniśmy mieć teraz przynajmniej tam te 200 mm. A spadło tam 100 kilka. Przychodzi 1 kwiecień, 10, my jesteśmy już wyschnięci, siano na polu, a Jung twierdzi, że jesteśmy zieloną oazą, tak? A do tego jeszcze powiem jedną rzecz. No. Oprócz tego, że nie pada, przychodzą dni słoneczne. Tak, dokładnie. Także ja już kończę, bo mówię teraz, przekazuję. Dziękuję. Dobra, poczekaj Stanisław, bo to z tyłu dostałem okrzan, bo już tak, świnie były, wszystko, susza była. Żeśmy się troszeczkę rozmyli z naszym tematem, ponieważ sytuacja ekonomiczna związana z tym, iż te zboże z Ukrainy niestety nam tu zalega. I panie pośle, mamy parę miesięcy do żniw kolejnych i tak naprawdę cena leci w dół. Od przedwczoraj leci w dół. Jeszcze większość z nas tutaj, albo może co najmniej część ma te zboża, chce to upłynnić i jak będziemy wszyscy upłynniać, to wtedy na rynku znowu się pojawi dużo ilość tego zboża, więc jaki rząd ma pomysł na to, żeby już ten nadmiar tego zboża z Ukrainy upłynnić z Polski? Dodam jeszcze, że dzisiaj ukraińskie media podały, że wpłynęły na polski rząd, żeby zwiększyły import tego zboża, ponieważ im zależy na czasie. Bo zaraz będą mieli żniwa, to tak wygląda, panie pośle. I teraz tak, jak już jestem przy głosie, bo wyjątkowo mało mówiłem, byliśmy ostatnio na prezydium Solidarności RI, tam już nas okrzyknęli, że my tych Ukraińców to chcemy wymordować. Ja bym chciał, żeby pan zrozumiał pewien cykl, jak to wszystko wygląda. Tam nie ma biednych Ukraińców,
te zboże nie idzie od biednych Ukraińców, tylko idzie od zachodnich korporacji albo jeszcze jakichś tam rosyjskich oligarchów. I teraz tutaj, panie poseł, chciałbym, żeby pan jeszcze raz usłyszał to, co mówię i sobie wziął to do serca. Zachód ma tam tyle ziemi, ile wielkości państwo belgijskie. Oni to wszystko upłynniają, bo na Zachodzie nie ma wojny. Tak jak tutaj nasza sąsiednia spółka, tak, Good Valley czy inne, one po prostu ciągną te zboże kosztem naszym. I tutaj się wszystko to rozwala. I dlatego no, chciałbym usłyszeć od pana jakąś propozycję. Czy faktycznie pan pójdzie do tego Morawieckiego z tym właśnie rzeczą, że ci rolnicy się jednak na to nie zgadzają? No chcą żyć, tak? My chcemy żyć. Słucham. Ja jeszcze może? Odpowiedź czekam. No słuchajcie, no rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o to zboże, no to rzeczywiście zaczyna być to bardzo taki scenariusz niewesoły, no wręcz dramatyczny. I rzeczywiście powinniśmy jako no rząd czy jako ministerstwo powinniśmy podjąć pewne działania. Teraz tak, te działania są podejmowane, bo na pewno nie ma już takiej, no, myślę, że nie ma takiego swobodnego przepływu tego zboża, ale wy uważacie, że jest. I dlatego ja myślę, że tak, rzeczywiście trzeba będzie porozmawiać na szczeblu centralnym, bo wasze obawy są uzasadnione i są słuszne. Natomiast czy przyspieszenie utworzenia albo zbudowania, albo stworzenia tego terminalu zbożowego i też jakiejś no, kontroli przepływu tego zboża z Ukrainy, a po drugie, no co z tym zbożem, które zalega nasze magazyny rolników polskich, tak? Więc to rzeczywiście trzeba będzie rozmawiać na szczeblu centralnym i ja to mogę obiecać, że ja będę rozmawiał z panem, najpierw z panem premierem Kowalczykiem, a potem rzeczywiście z panem premierem Morawieckim. Bo my mieliśmy taki pomysł, żeby pana tu związać i pan Kowalczyk przyjedzie pana ratować. A panie proszę, dajcie mi tylko słowo. Pan powiedział przed chwilką, powinniśmy. Wy nie mówcie, że my powinniśmy, tylko zróbcie coś wcześniej, nie w końcu. Bo cały czas powinniśmy. To powinno być coś... Skończcie z tymi dopłatami już. Jeśli mogę, Stasiu, bo ty też chciałeś. Jak koledzy pozwolą, bo już koledzy nam dużo rzeczy przedstawili, to bardzo mądrych rzeczy. Ja chcę tylko zauważyć jeden problem. Jak znam świat i życie i mam dość już taki wiek, gdzie za chwilę będzie to, co będę mówić. Ukrainie dziennie eksploduje dziesiątki tysięcy, setki ton materiałów wybuchowych. Tam się stworzył klimat azotanowy szkodliwy. Z tamtych terenów, gdzie są gdzie pociągami dowożona jest amunicja z jednej i z drugiej strony, tam to wszystko jest w powietrzu. To nie jest zdrowe powietrze do produkcji w tej chwili żywności. Prędzej czy później wszystkie badania wskażą, że z tych terenów nie można tej produkcji konsumować, bo ona jest sama w sobie zatruta. Tak jak przy Czarnobylu wszystko świeciło, tak samo tam, no, ale o tym się nie mówi. Jeśli chodzi o to, co się dzieje, co zrobiła Unia. Jakby takim priorytetem, taką dumą tych właścicieli z Unii było mieć ziemię na Ukrainie. Oni ją mają tutaj, dla nas to jest Ukraina Zachodnia, Wschodnia, a dla nich to jest Ukraina Zachodnia. Co oni tam robią? Wszystkie środki, które zostały wycofane w Unii, są stosowane na Ukrainie. Ja nie rozumiem, dlaczego naukowcy, inspekcje, służby nie kontrolują, co w tym zbożu, w tej kukurydzy jest. Tam jest cała tablica Mendelejewa wycofana z Unii. Unia jak najbardziej u siebie wycofała. My tu obrywamy, nie możemy stosować już glifosatów, nie możemy. Wiele substancji czynnych zostały nam wycofane. Te, które weszły, jakby się dogadały, że robak się tego nie boi, chwast się tego nie boi, a spółki zachodnie stosują to na Ukrainie, przewożą sobie, tam tych limitów nie ma i zalewają Europę Zachodnią z powrotem tym produktem. I to tutaj były przesłanki ze strony rządu, że ma być kontrola, jeśli chodzi o zawartość, czyli sanepid, czy tam wszystkie służby, inspekcje miały to badać. Ja bym prosił, żeby poseł się przyjrzał temu, czy mają jakiś raport,
czy oni są w stanie zbadać, co na Ewie kupuje się, załóżmy, i czy tam są badania, co łódki przywożą na Ewę. Były takie sygnały, ja trochę handluję, tu wbrew temu wszystkiemu, wywożę trochę rzepaku i rzypa i dogaduję się, co się działo na porcie Ewa. Przychodziły w firankach, firanki to są tiry, które mają w big bagach, przewożą ten zboże czy rzepak. Tam to wszystko jest podnoszone do góry, przesypywane jest na łódki i jako polskie jedzie do Niemiec. I tak to mówią kierowcy, bo ja się specjalnie pytałem, jak to jest. A on mówi, no normalnie Bogdan, podnosimy big bag, ten łódka podchodzi pod wyciąg, ten pod ładowarkę, przesypują, mówi, to tutaj mówi, przyjechało to w firankach z Ukrainy, bo my tak jakby patrzymy, że zboże to łódkami jedzie. On jedzie też w tych samochodach typowych, co są do przewozu big bagów. I mówi, przesypujemy, jedziemy na Niemcy, jest to produkt. Niemiec się pyta, skąd to jest? No z Polski. No to okej, dziękuję. Już, Stasiu, daję ci tylko do... No już, przepraszam. Panie Czesławie, jeszcze dorzucę. Mieliśmy transport w piątek, w poniedziałek przyjechał po zboże, powiedział, 6 godzin stał w kolejce, bo szły te łódki ukraińskie, z ukraińskiego zboża. No. Cofnęli go do... Tak jak już panu przez telefon to tłumaczyłem. Dobra, Stanisław. Jak ja mogę, no to też powiem. Był kierowca u mnie, wziął przężyto i mówi do mnie tak. To znaczy nie do mnie, do moich pracowników. Pracownicy mi... Do jednego punktu w Niemczech, z ukraińskim oczywiście pojechał. Przesypane już później, nie wiadomo czy to polskie, czy ukraińskie, mówi, ale kazali mi tam jechać. Pojechał do jednego punktu, zbadali, nie przeszło. Do drugiego punktu, ileś tam kilometrów, mówi, nie przeszło. Do trzeciego punktu, nie przeszło. Za czwartym razem tam zaczęli debatować, mówi, wydzwaniać to tamto, chyba cena poszła na dół, mówi, dopiero za czwartym razem gdzieś tam w Niemczech sprzedali. Ale to już mniejsza o to. Panie pośle, bo my tu się rozgadaliśmy właśnie, ale my naprawdę żądamy przede wszystkim, żeby to zboże, jak ma przejeżdżać przez tą naszą Polskę, to nie zostawało w Polsce. To jest pierwsza i najważniejsza sprawa. Ono musi być jakoś kontrolowane. Ono nie ma u nas zostawać, bo inaczej my żeśmy przestrzegali, tak jak powiedziałem, przed żniwami, że tak może być, że tak się może zdarzyć i teraz mamy to, co mamy. A jeśli nie upilnujemy, to po żniwach boję się, oby tak się nie stało, żeby ceny spadną jeszcze mocniej. Przy tych cenach paliwa, przy tych cenach nawozu, chociaż one potaniały, ale one kiedyś był stosunek tona pszenicy, tona saletry, teraz trzeba 2,5 raza jeszcze i tak więcej pszenicy dać niż nawóz kosztuje. Możemy sobie nie poradzić, znaczy myślę, że nie poradzimy sobie. Jeżeli te ceny by spadły jeszcze, nie wiem, o połowę, a tak może się zdarzyć, to my sobie nie poradzimy. Nas nie ma. Po prostu duże, rozwinięte gospodarstwa. Proszę Państwa, powyżej 100 hektarów, czy 50 hektarów, teraz dokładnie nie pamiętam, jest 3% gospodarstw w Polsce. Z tego te 3% gospodarstw produkuje na rynek 70-75%. Dobrego towaru, uważam, bardzo dobrego towaru, zboża konsumpcyjne, to jesteśmy my, zachodniopomorskie. Rynek polski, duże gospodarstwa utrzymują, nie małe. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my już nie możemy pisać, patrzeć na to i czekać. My mamy umówione spotkanie jako Solidarność RI Krajowa 28 i chcemy dokładnych rozwiązań. Jeśli nie będziemy mieli tych rozwiązań, to doskonale pan wie, że jest przewidywany protest 8 marca w Warszawie. I dużo zależy od rozwiązań, które będą zawarte 28. 28 mamy tuż. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, wiele zostało zawalone poprzez to, że lekceważąco podeszło się do spraw. Właśnie to jest najważniejsza sprawa. Bo tutaj, co mówił Daniel, świń praktycznie u nas na terenie nie ma. Krów, oprócz tu państwa Buchajczyk i chyba drugich Buchajczyków w Korytowie, na Choszynie praktycznie świń nie ma. Tych krów nie ma. Andrzej, I tak mógłbym wymieniać. I chcemy doprowadzić do tego, żeby teraz bardzo dobre, mocne gospodarstwa produkujące na rynek dużo żywności doprowadzić do tego samego, co jest z krowami, świńmi
i tak dalej. No tak być nie może. Panie pośle, to co pan nam tu opowiada o tym terminalu, to jest jakaś bzdura, bo jeśli byłaby dobra wola rządzących, to ten terminal byłby na pstryknięcie pana Morawieckiego biegusiem zrobiony. Tak samo przypominam sobie, jak jechało też zboże z Ukrainy za pana Ardanowskiego. Wprowadzono wszelkie kontrole, zboże nie zostało wyspywane. To są nawet filmy w internecie, można znaleźć, jak to było robione. I to jest tylko silnej woli. Proszę państwa, moim zdaniem to zboże na całą Europę to też jakiś taki, z mojego punktu widzenia, to było na rękę każdemu państwu. Bo inflacja najprawdopodobniej poszłaby jeszcze bardziej do góry, a tak zboże się rozsypało, chleb nie drożał, aczkolwiek jest drogi. I z tym się też nie możemy zgodzić. 12,50 olej kosztuje chyba nadal, a rzepak spadł z 5 tysięcy na 2,300, 2,400. Kto nad tym trzyma rękę? Gdzie jest jakakolwiek kontrola? Produkujemy ziemniaka w gospodarstwie za 80 do złotówki, a w sklepie go kupujemy po 3 albo więcej złotych. No, gdzie jest jakaś logika? Gdzie jest ten producent, który najbardziej musi się wypocić, żeby wyprodukować tego ziemniaka, czy ten rzepak, żeby inne rzeczy właśnie tutaj związane z warunkami pogodowymi, to na pewno trzeba przypilnować, panie pośle, bo to, co koledzy powiedzieli, ja to zauważyłem nawet z Andrzejem, żeśmy tak po cichu sobie tam rozmawiali, że rowami nie płynie woda, w stawkach nie ma wody, w jeziorach jest o 1,5 metra, a może więcej teraz, niż i deszcz, te deszcze, bo ludzie mówią, a co, no przecież pada, dzisiaj padało. A ten opad jest, jak patrzymy w deszczomierzach, to jest tam niewiele, parę, no milimetry, znikomy. Wiele rzeczy, które nas nurtuje, normalnie my sobie możemy nie poradzić. Mamy bardzo wysokie kredyty, które spłacamy, ziemię i tak dalej. Przecież ten problem ziemi, to co mówiłem na początku, przecież to można rozwiązać też, tylko dobra wola. Dlaczego nie? Przecież wy nie tracicie na tym. Bo to rozkładacie, chcieliśmy do 25 lat, 15 na 25, tak jak jest w bankach, ale zahamowanie ustawy, nie wiadomo dlaczego, po co. A ten terminal, to powinno wam zależeć. A w tym, jeszcze bym nawiązał tak, pomóżcie mi, jak się nazywa ten największy elewar. Elewar. Każdy handlarz teraz na rynku, kto handluje zbożem, to nie robi tak, jak właśnie zrobił elewar, że skupił to zboże drogo i trzymał, tak jak my rolnicy, bo nie wiem, słuchał, pewnie to były wytyczne pana Kowalczyka. I trzymajcie, będzie droższe. No, a robi się to tak, panie pośle. Kupuję i już mam inwestora, który to ode mnie odkupuje. I to, co pan powiedział, to, co my chcemy, żeby było zrobione, jak dojdzie do tego, w Świnoujściu. I tak powinno być przez elewar zrobione. My tak podpowiadaliśmy, że elewar powinien kupić to od Ukrainy i wyprzedać to dalej, żeby to nie było nigdzie indziej wysypane. Powinno wjechać do takich magazynów jak elewar, Stoisław, na przykład Świnoujście i nigdzie indziej nie powinien ten samochód być wysypany. Jeżeli gdzieś się indziej wysypał, to od razu kontrolę. Przecież wjazd przez granicę, każde auto jest kontrolowane. No, ale spokojnie. Były cła, wiadomo, nie można i tak dalej. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to może być po naszym polskim rolnictwie. A nie wiem, czy to komuś zależy na tym, czy co, bo cały czas ludzie, no, ciuchy mamy mieć wyliczone. To się cofamy jakieś komuny dalekiej, głębokiej. Robaki mamy jeść, ale spokojnie, dajcie mi powiedzieć, zaraz będziecie mówić. Robaki, gdzie dzisiaj wynalazłem, to widzieliście pewnie, taki artykuł, że te robaki też są szkodliwe. Tam jest jakaś tam substancja, która wpływa... Tak? I ty nam mówi pan. No właśnie, dokładnie to. I to jest bardzo szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Ludzkie pojęcie, no nasi ojcowie to się, kurczę, w grobach przewracali. No. Dziękujemy, Stasiu. Tak, nie dziękujemy. Jeszcze nawiążę do tego polemizowania panem posła, że to nie jest prawdą do końca, że nasi rodzice tutaj... Ja jestem z dziada, pradziada rolnikiem. Mój dziadek był rolnikiem. Mój ojciec był rolnikiem. Dziadek miał rolnictwo na Bieszczadach akurat. Miał tam 10 hektarów. Postawił nowe mieszkanie. Stamtąd go wygoniono tutaj na zachód. Bo to polskie wojsko przyjechało w nocy i krowę zdążyli ze sobą zabrać i tam coś jeszcze.
i musiał wyjechać stamtąd. Opuścić nowe mieszkanie, które od razu było spalone. Od razu, w ten sam dzień. I polskie wojsko przyszło 15 minut, krowa. To, i ojciec mi to opowiadał, i matka też. Mnie nauczyli tej kultury, że trzeba pamiętać. I nic nie dostał za to dostał tutaj na zachodzie 10 hektarów i mieszkanie. I tyle. Tak to wyglądało, panie pośle. I to nie jest do końca prawdą. Naprawdę, panie pośle, my nie możemy pisać, bo my pisaliśmy, Andrzej, ile już? Od nie wiem, od 19 roku piszemy, podpisaliśmy. Proszę państwa, z tym nawozem do końca też się nie zgadzam. Bo minister nas zapewniał wtedy, że dostaniemy do każdego hektara. Mieliśmy w Baszkowicach podpisane porozumienie, że dostaniemy 500 zł do hektara. Basta. Było podpisane i koniec. No co, zajechaliśmy później i co wyszło? Że do 50 hektarów. I później jeszcze z denimi nic. No właśnie. Ale to mówię, po prostu niech nas rząd usłyszy, bo inaczej się nie dogadamy. Chodzi jeszcze nam o to, że czego tylko pszenica i kukurydza. Nasze gleby na zachodniopomorskim to nie są tylko pyrzyce. Tylko to są żytnio i jeszcze słabsze. Jest piąta, szósta klasa. I tutaj nie dość, że przez 3 lata dostaliśmy jako suszę, to teraz jeszcze co? Też mamy pszenżyto, żyto, owiec. No o rzepaku to się nie mówi, ale my mamy więcej tego, produkujemy. I dlaczego my mamy do tego nie dostać jakichś dopłat? Dlaczego o tym się nic nie mówi? Dziękuję. Ad voce, panie pośle? I o 300 hektarowych gospodarstwach, tak? I jako zachodniopomorskie będziemy to wiecznie powtarzali. I ten 51 hektar doskonale tam się mieści w tym przedziale. Słuchajcie, to co, będziemy chyba podsumowywać już chyba, tak? Jeszcze tutaj pani... Halo, panie pośle. Ja widzę, że miałam pana bronić, pan się świetnie broni, ale już jest pan bardzo zmęczony. Ja moim kolegom rolnikom chciałam powiedzieć coś takiego. Lekarz, ale ważniejszy niż rolnik. Ma większe wiadomości o rolnictwie niż ja, która po prostu pół życia straciłam. Proszę państwa, no nie da się ukryć, że większość rzeczy, których tu pan poseł przedstawia, to są rzeczy, które nakłada na nas ta Unia Europejska. I to jest prawda. Przecież to nikt inny jak cła na to zboże ukraińskie. Kto zniósł, panie pośle? Przecież to nie rząd polski, tylko Unia Europejska. Proszę bardzo, niech się teraz rząd polski postawi i zablokuje i wprowadzi te cła. No przecież zaraz nas tam jakieś kary i znowu nie wiem, czy byśmy się wykaraskali. Taka jest prawda. Czyli trzeba by było zrozumieć o tym, że wiele rzeczy, co w tej chwili ten rząd robi i ten poseł nam tu przedstawia, to naprawdę nie wynikają z złej i z niedobrej wiedzy i niedobrej woli tego rządu, tylko naprawdę są to przepisy, które no nie jesteśmy w stanie przepisać. Ale wiele rzeczy jest takich, że faktycznie to, co moi koledzy tu przedmówcy powiedzieli, to, co powiedział Andrzej, no niestety województwo zachodniopomorskie to nie jest cała Polska. To jest zupełnie coś innego niż na przykład to, co przedstawialiście tu karpackie czy tam inne. Powinna być regionalizacja. Ja pamiętam te czasy, kiedy upadały u nas PGR-y, bo ja jestem właśnie z tych wieków, jak pan poseł tutaj popatrzył na młode twarze, czyli widzi, że tu są sami młodzi rolnicy. To nie ma starych chłopów, prawda? Nie obrażając nikogo. Czyli to są młodzi rolnicy, którzy zainwestowali w momencie, kiedy, panie pośle, upadały PGR-y, tak? Upadały PGR-y, kazali nam szybko brać ziemię po PGR-ach, bo będziemy dużymi rolnikami. Oni się dali nabrać, nabrali tych kredytów, nabrali tych hektarów. Dzisiaj to są latyfundia, można powiedzieć, bo faktycznie to, co Andrzej mówi, konstytucja pozwala nam, że gospodarstwo rodzinne powinno być 300 hektarów, tak? No gdzie to jest? No gdzie to? No to teraz powinniśmy krzyczeć, konstytucja, prawda? No jeżeli tam gdzieś krzyczą o konstytucji, więc my też powinniśmy to mówić. Dlatego też uważam, panie pośle, że pan pojedzie tam do tej Warszawy. Ja nie mówię, że nie ma pan przebicia. Ma pan na pewno duże przebicie, bo jest pan osobą bardzo komunikatywną i pan się zna ze wszystkimi, że tak powiem, rządzącymi. Ale czy jest pan w stanie przekonać ich do tego, co my tu mówimy? Prawdopodobnie nie, bo oni mają pewnie inne tam spostrzeżenia. Ja mam taką propozycję, panie pośle. Pan słucha mnie? Bardzo się cieszę.
Mam taką propozycję. Jedyny nasz, kto nam w tej chwili może pomóc, bo to już nam dużo czasu nie zostało, tylko pół roku, panie pośle, i to wiemy, bo zaraz będą wybory, pójdziecie w kampanię wyborczą i nikt nam się nie będzie interesował, powiadajcie spokój. Tak jest, a nasze portfele puste i my będziemy, i co my mamy robić? I ja mi się wydaje, że jeżeli by panu udało się te nasze, to co pan zresztą na samym początku swojej wypowiedzi powiedział, że pan Jarosław Kaczyński jest za rolnictwem, bo tak jest, bo ja po prostu czytałam i słuchałam jego wypowiedzi, więc faktycznie jest całym sercem za rolnikami. Gdyby pan to, co my tu przedstawialiśmy, poprosił pana Kaczyńskiego, żeby nam pomógł jeszcze, to mi się wydaje, że może byśmy wygrali i może byśmy po prostu cokolwiek uzyskali. To, co Stasiu powiedział, dla mnie ten terminal w Świnoujściu, to ja nie wiem, no po prostu siedzą obok siebie, prawda, panowie, tu biuro, panie, robimy, kupujemy to zboże, to przecież to żaden problem, gdyby tego... No to więc niech wypycha, no to niech się znajdzie ktoś, kto to miał wywieźć stąd. No przecież ktoś miał stąd to wywieźć. To ja nie rozumiem, o co chodzi. Także dla mnie po prostu prośba jest taka, żeby pan po prostu uderzył do pana Kaczyńskiego i niech pan Kaczyński, jak ich tam może potrzęsie, to może nam coś zrobią, bo innego wyjścia to ja nie widzę. Pojedziecie 28, nie wiem, czy się cokolwiek wam uda to zrobić. Także dziękuję bardzo. I dziękuję przede wszystkim panu posłowi, że nas słucha i że jest z nami. Dziękujemy. Podsumowanie, pan chociaż, nie wiem... Jest trudne... Rolnicy może byście chcieli, słuchajcie, po to przyjechaliście, żeby coś powiedzieć swojego, co? Ale już trochę się spotkaliśmy nawet. To znaczy, słuchajcie, trudno jest podsumować, bo wiele tych wypowiedzi macie rację po prostu. No, macie rację i dlatego tutaj... Trudno, tylko też jest taka prośba albo taka sugestia, że wy postrzegacie z poziomu lokalnego, tak, z poziomu regionalnego, natomiast no, niektórzy muszą postrzegać to z poziomu centralnego i też unijnego, ale tak czy tak, no macie rację praktycznie w wielu, wielu kwestiach i dlatego może tak zrobimy. Jeśli 28 macie spotykać z panem premierem Morawieckim, to ja mam stałą łączność z panem premierem w aspekcie, znaczy w kwestiach takich pisanych, tak? Ja mam stałą łączność i praktycznie jesteśmy, no jeśli już napiszę, to pan premier mi odpisuje w ciągu kilku godzin, mimo to, że jest naprawdę pan premier bardzo zajęty i szczerze mówiąc czasami, no naprawdę dużo się staramy, żeby napisać do pana premiera, wiedząc o tym, jak jest bardzo zajęty, no ale jednakowoż to, co mówicie, no to też, no Polska wieś jest bardzo ważna dla nas jako rządzących, ale w ogóle dla ojczyzny, dla Polski w ogóle. I tą polską wieś trzeba troszczyć i dbać. A ponieważ rzeczywiście są pewne rozwiązania, które wydaje się, tak jak państwo mówicie, mnie też czasami się wydaje, dlaczego pewne rozwiązania nie są realizowane. No chociażby nawet tego terminalu. Ja muszę powiedzieć, że wam dopiero o tym terminalu dowiedziałem się dopiero gdzieś 2 miesiące temu. Ja nie wiedziałem o tym terminalu, nikt mi nic nie powiedział o tym terminalu. Tak. No i teraz jak ja przecież wszystkich znam i pana prezesa portu, jesteśmy nawet przyjaciółmi i wiceprezesa i dyrektora. I pierwszy telefon, jaki wykonałem do nich, to powiedziałem szczerze, od razu spytałem się do nich tam no, po imieniu. Czy jest to realne? Czy to jest realne? Tak, jest to realne, Czesław. Jeśli spytałem to właśnie w ministerstwie, tak, jest to realne, ale... I wtedy zaczyna się właśnie ten decyzja. I to powiedzieliście to prawdę, że to musi być decyzja jednego człowieka odgórna i wtedy dopiero można tak radzić. Bo ja myślałem, że jeszcze... Nie, no to Jung, to ja jestem tutaj całkowicie z wami. Sam fakt, że kiedyś no, dość ostre przeprowadziłem rozmowę z panem profesorem Doroszewskim, która była nawet takim w kategoriach bardzo ostrych, no to było najlepszym dowodem, że ja też przecież widziałem to, co pan Karbowy mówi, Andrzej, Jurek Mariak, Stasiu Barna, przecież to co mi opowiadali, nawet około brzegu, że tam, gdzie Kołobrzeg jest nad morzem,
wszystkie ziemie nadmorskie, gdzie jest no, jakaś tam klimat, trochę tam była susza i to taka potężna, bo nawet Jung ogłosił tam chyba 70 czy 60%, co się nie zdarzało nigdzie, a tam, gdzie była no, naprawdę susza, no, nie było tej suszy. Albo nawet tutaj udowodnili, że mamy suszę tytoniu, gdzie tytoniu nie uprawialiśmy tutaj w ogóle, nie? Na naszych ziemiach. No, to wiadomo, że no, ja to mówiłem cały czas. Natomiast oni, to co jeszcze pan powiedział, że przecież oni dostają potężne dotacje, jeszcze z państwa dostają no, za ten program i który praktycznie dezorganizuje nam całość i wkurza potężnie. Także trudno jest podsumowanie. Podsumowanie jest takie, że rzeczywiście, więc tak, ja mogę powiedzieć w ten sposób, że dzisiaj jest który? 23? 4. No to ja rzeczywiście, jak już to już poszedł, już wyjechał pan prezydent, może troszeczkę jest spokój. Ja napiszę do pana premiera i naprawdę dostanę na pewno jakąś odpowiedź, a jednocześnie w aspekcie tego, że waszej też wizyty, tak? Bo będziecie może z panem. Właśnie jak 28 będzie miał czas, to, nie to może nawet nie pojadę z wami. No. Pojadę z wami może. Ale premier jakby był właśnie na tym Kowalczyka, to byłoby super. No i to by było chyba najlepsze. Bo premier Kowalczyk też na pewno rozumie pewne kwestie, tylko że on. Nie, to znaczy na pewno jest profesjonalistą, na pewno wie dużo o wsi i o takich dziękuję. Warunkach. Ale tego nie czuję. Wiedzieć, a czuć nie z innym, tak? Nie, wie dużo. Słuchajcie, ja obiecuję, że będę w kontakcie z panem premierem i jeśli 28, kto wie, czy jeszcze nie pojedziemy razem, 28, jak nie, to jeszcze otrzymam jakieś no, informacje od pana premiera też wam. Natomiast jeszcze jest jedna oczywiście kwestia, jeśli rzeczywiście będzie tak bardzo ciężko i pewne rzeczy nie będą mogły być zrealizowane, to rzeczywiście spotkamy się albo no, porozmawiamy z panem prezesem Kaczyńskim. Z wniosków. Tutaj sołtys, a radny mówi właśnie, kiedy następne spotkanie, żeby pana rozliczyć. Słuchajcie, gdybym był taką osobą, którą mam władzę na przykład, tak, żebym był pierwszym sekretarzem KC na przykład, no, to bym powiedział wszystko i powiedział, dobra, odliczajcie mnie. Tylko w terminalu może pan poseł tu przyjść i porozmawiamy. Kogo? Tylko w terminalu, co tam. Nie, to już widzę teraz, ja już teraz dokładnie wiem, że, bo byłem no, w Ministerstwie Finansów, oczywiście byłem w innej sprawie, ale zahaczyłem tą drugą sprawę, miałem terminale. No to od razu już widzę, że to macie tutaj rację, że musi być jakby polecenie o tym, bo jeśli mi powiedziano tak, że to musi być Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Wsi, musi być finansów i musi być MAP jeszcze, no to już wiem, że praktycznie trudno mi zebrać będzie, chociaż mogę zebrać, mogę przedstawić się. A właśnie, a jeszcze do tego KOWR musiał być i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to praktycznie nie, te 5 podmiotów ja mogę zebrać, bo ja tak powiedziałem, że zbiorę z Ministerstwa Aktywów Państwowych, z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa, z KOWR i tak dalej, ale teraz widzę rzeczywiście to nie. I oczywiście jeszcze port, nie nasz. Jak byłem u pana na opłatku, to rozmawialiśmy z Edwardem, z Grubarczykiem. Dobra, teraz może pan burmistrz. Słuchajcie, już tyle zostało powiedziane. Ja jedynie chciałem powiedzieć, że tak jak tutaj w pewnym momencie pan poseł mówił, przedstawiał wójtów, burmistrzów, on wszystkich zna na pamięć i pewnie połowę z państwa, bo jest tutaj i działa w różnych tak sferach, nie tylko w sferze rolnictwa. I tak jak wiecie o tym, że i strażakom pomaga innych i autentycznie tak jest. No ja też jestem pod wrażeniem tego, że jaką ma wiedzę, jeśli chodzi o rolnictwo. No tylko kwestia, czy jest w stanie nam tutaj wam pomóc. Ale jestem przekonany, że na pewno będzie chciał i będzie starał się. I mamy nadzieję, że jak najlepsze efekty będą z tego. Nie? A ja serdecznie dziękuję, że przyjechaliście. Tak jak będziecie tutaj organizować, zapraszać posłów zawsze, czy innych ważnych ludzi, to sala jest do dyspozycji. Możemy się tu spotykać, niekoniecznie na drogę. Ja mogę powiedzieć, że
Ja tak myślę, ale to boję się tego tak jednoznacznie wyartykułować, ale z tej mąki będzie chleb, zobaczycie. Na sam koniec. Minister Kowalczyk, tutaj ma się zjawić. On musi się wypowiadać, tak, ksiądz powiada, my damy mu rozgrzeszenie. Ja nie do Żeńska pojedzie. Dobrze, to co? Obojętnie nie grzesz. Obojętnie grzesz. Cześć. Dobra, pan poseł, już chcemy zakończyć spotkanie. Ja bym chciał wszystkim podziękować za przybycie. Panie pośle, i teraz tak jak żeśmy rozmawiali, pan powiedział, że pójdzie do Morawieckiego i załatwi wszystko, więc jesteśmy spokojni. Skontaktuję się na pewno z panem premierem, ale nie powiedziałem, że wszystko załatwię. Ale część. Ale myślę, że jak powiedziałem, że z tej mąki będzie chleb, to znaczy, że coś... Mamy rok wyborczy, coś, więc cuda się zdarzają. Trzy najważniejsze rzeczy. Trzy najważniejsze. Boże, żeby nie było, ani gram nie spadł już w Polsce. Niech jedzie to, jak miało być. Tak się umawiali na początku. Może miał przez Polskę przejechać, tranzytem i nie miało spaść ani ziareczką. Tak było. Druga sprawa. Muszą być jakieś pomocowe środki dla nas, bo my nie damy rady. Po prostu nie damy rady, bo są wysokie kredyty, wysokie ceny paliwa, wysokie ceny nawozów. Ale tak, ale na przyszłość systemowe rozwiązania muszą być i koniec. I trzeci punkt, paliwo rolnicze. Tak jak na zachodzie jest około 3 zł paliwo rolnicze, a my mamy złoty 20, panie pośle. To trzy rozwiązania takie by nam naprawdę mocno pomogły i jakoś byśmy... Wziąłem to i to wyjaśnię. Wziąłem to nie na 10 lat, jak nam rolnikom polskim, lat, tylko na 19. Wszystko dopiero się dowiedziałem. Jestem tak samo zbulwersowany jak pan, muszę panu powiedzieć. Jestem z tym zbulwersowany, nie rozumiem to i poproszę o zdecydowane wyjaśnienie tego. Panie pośle, wracając właśnie tutaj, panie Kaziu, dobrze, bo ja akurat posłowi dałem te pismo dzięki tutaj Mirkowi. My mamy przedłużone umowy jako Polacy na 2,5 rok, maksymalnie do 10, a tu taki Francuz, który... No tam się ożenił, już jest Polakiem, no i ma prawo na 20 lat prawie. Tak. Jeszcze raz, babinek będzie do wyjaśnienia. Panie pośle, jeśli już rozmawiamy o tej ziemi, no to nie jest tutaj nasz kowr zwinny, tylko ponoć to idzie wszystko z Warszawy. Dyrektor dostaje polecenie służbowe, no i wiadomo, jakby nie wykoła. Czytałem pismo. Tak. Dlatego prosimy o takie właśnie, też bardzo ważna sprawa, bo już zapomnieliśmy o tym. Ogólnie protest jest. W ogóle jest protest 27 właśnie. Traktorami jadą pod kowr, więc panie pośle, jak tak dalej będzie, będziemy się spotykać znowu w Szczecinie. Słuchajcie, tak samo mnie bulwersuje to jak was, a może jeszcze bardziej, bo ja na swoim terenie były wiele prób, no kilka, dwie były takie potężne próby i też niestety albo nie wiadomo dlaczego też z góry, absolutnie i nie było zgody i nie było absolutnie bez żadnego szumu na razie. Doniesiono mnie, no oczywiście poszedłem do najwyższych wtedy władz państwowych i zablokowaliśmy to, mimo to, że były też tak samo podobne pisma, jak tutaj teraz zauważyłem. To ambasada francuska rączkę przyłożyła do tego. A co to nam ambasada? A ty możesz do Francji pójść i... My jesteśmy w Polsce. Dobra, dziękujemy. Dziękuję gościom zaproszonym. No i panie pośle, liczymy.